I witajcie na napisach końcowych. Dzisiaj porozmawiamy sobie o trzecim, ostatnim akcie drugiego sezonu Arkane i ostatniego sezonu Arkane. Więc mamy tutaj domknięcie całej tej historii. Oczywiście z furtkami na kolejne historie nie Arkane, tylko innych innych postaci, może inne przygody. No ale, ale pewne wątki na pewno się tutaj podomykały i, i zakończyły. Ja mam takie. Rozumiem, bo wiem sporo. Niekoniecznie przychylnych opinii o tej, o tej końcówce. Z jednej strony od y, ludzi, którzy bardzo lubią lore, Lola, a y, tutaj już najbardziej on został zmieniony ze względu na to, jak pewne wydarzenia się potoczyły i na tą chwilę uniemożliwiły pewne inne wydarzenia. Ale rozumiem co innego, bo w pierwszym sezonie i do tej pory nawet y, w drugim ta historia była pomimo. Zahaczania o duże koncepty jednak zawsze sprowadzała się bardzo szybko do takich bardzo ludzkich kwestii. E, tutaj niby też tak się dzieje, ale jednak trzeba przyznać, że w tym ostatnim finale już mocno wchodzimy w metafizyczne e, dysputy filozoficzne o naturze człowieka i naturze rzeczy i tego typu spraw. I rozumiem, że kogoś mogłoby to wybić. Jestem w stanie zrozumieć, że kiedy widzieliśmy w drugiej części finał, gdzie po prostu. Twój stary wilkołak czy tu córki? Mimo tego, że, to, że się zmienił i tak dalej, ale jest no to to przytulenie. To było to samo w tym filmie. No, w porównaniu do dwóch gości lewitujących w przestrzeni i rozmawiających na, o filozofii rzecz. Ale nadal wiesz, ta filozofia i te wszystkie rzeczy są istotne do tego, jaka była ich relacja, i tego, wiesz, jaką postacią jest Wiktor na przykład, ale też Jazz nie, bo to ich łączy, ale to i tak się wszystko sprowadzało do tego, że jeden drugiego przytulił. Tak, tak, oczywiście, że tak. To wszystko jest ale... na tym podstawym poziomie, tak samo jak mamy tą wielki, wielki atak na Piltower, Pil i to wszystko, co się dzieje obok, to i tak się sprowadzało do tego. Tego, że dwie córki walczą z matką? Nowa córka i stara córka? Tak. No i tak tutaj oni pamiętają o tym w a, a Wszystko i, się i sprowadza tak, do i tak podstawowych samo związków. A z walczy z Warwickiem już tym Tak, Tak, tym tak, tak, tak. tak, I jedna nie chce, żeby druga musiała walczyć z ojcem, więc tak. robi to, co robi, nie? Więc tutaj wszystkie te wielkie koncepty, te wielkie sprawy, ta wielka wojna, tutaj te hextech, to wszystko jest i tak sprowadzone do tych podstawowych rzeczy, bardzo osobistych, ludzkich, nie? Nawet to, że Eko buduje swój sprzęt. Też jest sprowadzony do tego, że spotkał swoją tak. osobę, z którą chciał porozmawiać w tej wersji, którą pamięta. Bo wiemy, że oni się rozdzielili bardzo dawno Dzisiaj temu i nie mieli się. tego. I mógł pogadać z tą wersją, którą chciał, żeby ona mogła być, nie? To nawet nie, że on chciał, żeby ona taka była, bo on wiesz, wiadomo, że pewnie by wolał, żeby taka, jaka, jaka będzie, żeby była, nie? Ale on chciał, żeby ona dla siebie taka była, nie? Tak, którą spotkał w tamtym no świecie. Przeskoczmy sobie no. po kolei do pierwszego odcinka. No to ja tylko dodam, ludziom... że to jest, to, jest, to jest mój ulubiony odcinek z całego sezonu. Siódmy, nie? No. On jest bardzo dobry. Eee, jak wielu ludziom brakowało, mówili, "Ej, dlaczego w drugim. O lali kompletnie Heimera i Eko? Właśnie dlatego, żeby dać jeden cały odcinek, który był właściwie w całości ekocentryczny. Widzieliśmy oczywiście Jace'a, który tam też. Miał swoje przeżycia i widzieliśmy, co się z nim działo w tym tej. To, też to jest zajębista narracja. Wszystkie te wątki, które prowadzą do tego finału i do tego ataku, do tego endgame, są według hmm. mnie bardzo, bardzo dobre. Te tak. pojedyncze, nie? Tam dosłownie jedna, jedna zmiana. Jest. No ale właśnie. Mamy i mamy tego Echo. To jest oczywiście stara zagrywka z pokazaniem bardziej idylicznej przyszłości, tak. która jednocześnie jest opłacona czymś, coś za coś zawsze. I Internet jest to waj, która zginęła na samym początku pierwszego sezonu, jakby w tym momencie, kiedy włamywali się, żeby ten hextech core tam gwiznąć. No więc, więc mamy tu zmianę, ale jednocześnie widzimy te idyliczne zone, i właśnie to jest też niesamowite, bo Echo, który niby chciał walczyć o ludzi i całe życie walczył o tych ludzi z zone i starał się im znajdywać lepsze miejsce. Ale jednocześnie Eko to jest gość, który ewidentnie porzucił marzenie tego wielkiego, pięknego Zon. On chciał uratować to, co jest. Mhm. Ale I sam on mówi w pewnym momencie, że, że, że przestał kompletnie myśleć o tym, że, że, że tak to mogłoby kiedyś wyglądać, że w ogóle nie, tak, takie, taka mogłaby być rzeczywistość. A widzimy, że to jest ten sam świat i wydarzenia się inaczej potoczyły w pewnym miejscu, nie? Ale na etapie, w którym Waj, czy i Jinx i e, ekipa włamywali się tam do tamtego miejsca kradnąć Hexcore, to wszystko wyglądało identycznie do tego momentu. Mhm. Więc to dalej było śmierdzące, zasyfione zon, które udało się oczyścić. Więc. E, to, oczywiście mówię, to jest stary numer z tym, żeby pokazać, jak pewne rzeczy poszły, ale w tym momencie on bardzo działa, i to, że Echo jest właśnie tą postacią wybraną do. Do tego, żeby to doświadczyć, sprawdziło się doskonale, bo jest to ten gość, który jest bardzo w zon, ale jednak był trochę na zewnątrz tej relacji późniejszej Jinx, Vi, e Silko. Nie on był tym Boy Savior, jak go nazwała, mm. tym co tam latuje, lata ratuje ludzi, szef tych świetlików, ale nie był w tej i ta intymna relacja mu upadła już. Nie, nie miał tego, tej mocnej relacji już z nikim yy, z tej ekipy na, na etapie, yy, kiedy zaczynamy drugi akt pierwszego sezonu. Yy, I to jeszcze bardziej potęguje to jego zakłopotanie, które się tutaj pojawia. Raz, że jest wszystko inaczej, ale dwa, że są tutaj ci ludzie, którzy, którzy mają do niego zupełnie inne podejście. No i kurde, jak wchodzi ten, który się nim opiekował. Yy, B, be, 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 Benzo. Benzo, właśnie. Benzo, kurde, jak on wchodzi i ta reakcja Echo, który nie wyrabia. Benzo ginie, jak pamiętacie, na pierwszym akcie pierwszego sezonu. To jest ten gość, który przygarnął małego Echo, który jeszcze był nazywany Little Dude, wtedy wszyscy mówili o niego. Przygarnął go z ulicy i wychowywał. Nie, to był, to tak jak, on był tak jak Wander dla Jinx i Vi, dosłownie. Więc to, to tutaj mam, Eko dostaje też pewnego rodzaju prezent, że może jeszcze raz się z nim zobaczyć. Okay. Może zobaczyć, jakby, jak, jakby się sytuacja potoczyła. To, co jest wiesz, wielkim darem. Tak, dalej. w ogóle to jest ten. To jest e, zajebiście opowiedziana fabuła i też ona buduje fantastycznie postać Eko, który jest tym kapitanem Ameryką. Mm -hmm. I mamy gościa, który zawsze chciał, żeby to zon było przepiękne, nie? Żeby było sprowadzone do tego poziomu Pit Tower, nie? Żeby rozkwitało i widzi tą wizję przyszłości, która działa, i wiesz, i. I mógłby tu zostać, nie? Sobie wie, wiemy, że he, wiemy, że to nie jest tak, że zaraz ich tam w, w czasie coś znowu gdzieś nie, przerzuci, bo wiem, że. Ale wiemy, że Harryming he, tutaj się lata był? Tak, 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 że on bardzo długo tutaj siedzi i nic się tak nie stało. I mógłby tutaj pewnie zostać, nie? Zostać e, z Jinx, z którą mają relację konkretną, którą zna, bo może to jest Jinx ze świata alternatywnego, a to jest dalej Jinx, nie? z którą ma jakieś wspomnienia powiązane. Tak, to jest powder, to jest powder. tak Już się bardzo wczułem w Jinx, nie, bo to wiemy, że nawet v, nawet V już jest full Jinx, nie? Nie mówi do niej powder, nie? Zresztą uszanując to, że ona chciała, stała się Jinx, nie? W jakiś sposób. Ale mógłby tutaj zostać. Ale on tak, z jednej strony musi wrócić do swoich ludzi i do swojego świata i naprawić to, co tam jest zepsute, bo jest kapitanem Ameryką. Tak, tak, tak. Bo jest kapitanem Ameryką, ale z drugiej strony też jest to dla niego jakimś ukojeniem i czymś, co go popycha do przodu, że wie... Że w jakiejś innej rzeczywistości się dało i wie, że na przykład Benzo ma tutaj ży życie, ma w ogóle, że żyje, nie? I że mamy Wandera, mamy, wiesz... Silko y Mamy Silko, który I to jest cudowna scena, jak on wychodzi żywy, nie? I że hej, tak. mogliśmy się dogadać, nie? Że on tak. mnie uratował. To było fantastyczne. I wie, że oni mają tutaj jakąś przyszłość w jakiejś innej rzeczywistości, nie? Hmm. Że on będzie... Też walczył w tej swojej tak bardzo, bo wie, że jest nadzieja, nie? Że się to się da jest, tak. To jest tak, ale to jest taki, taki rdzeń tej postaci, nie? I to, to jest fantastyczne. Ale w ogóle też opowiedzenie tego Jezu i te no intymne momenty. Mm. I to jak w, obok druga postać, czyli Heimer jest w to wpisany. W ogóle uwielbiam scenę, jak jest ta piosenka, i potem widzisz, że to Heimer, który na gitarze, To jest, na ulicy, Ale to mnie stosowa. tak rozpieprzyło, bo ta piosenka była fantastyczna. No. Ja mówię, wow, jaki to jest. Muzyka jest super dobrana, i nagle właśnie kończyłem. Ale i to jest jeszcze taka, taka klamka narracyjna, której nie łapie z miejsca, bo widzisz, że on idzie z tą gitarą, nie? On się przygotowuje, tak. nie? I gdzieś sobie idzie, nie? Tak. Tuż, już o. I się robi, a później widzisz, że to on. To jest mega, mega domknięcie wątku Heimera. Przypomnijmy, to jest gość, którego poznajemy jako tego zasiedziałego typa w Radzie, który cały czas wszystkim mówi, żeby spokojnie, żeby powolutku wszystko i tak dalej, żeby nie, nie, nie dla szybko, żeby badać rzeczy. I to jest gość, który gdzieś się tam zatrzymał, a tutaj trafił, i co on robi? Majstruje, znowu tworzy wynalazki? Nie, gra sobie na gitarze na ulicy. I to jest tak idealne podejście do, do tej postaci, która trafia do świata, w którym no, jest dobrze. Nie, nie musi już nic poprawiać. On nie, on nie ma obsesji na punkcie cały czas majstrowania, tworzenia nowych wynalazków czy coś takiego. On żyje nie wiadomo ile set lat. Mm. I nagle stwierdza, ej jestem tutaj, może tu utknąłem. Mogę odpuścić. Mogę po prostu pocieszyć się życiem. Tak, tak, jak on mówi, nie, że on czeka, czekałem na ciebie, nie? Co i no. robiłem swoje rzeczy, nie? Bo wiedziałem, że się w końcu pojawisz. Tak, tak. Myślałem, też że i... faj... no, nie, on już wcześniej myślałem, że się nie pojawisz. No, ale... A tak, 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 Ale wiesz, pokoje sobie czekał, też wiemy, że on ma te zadatki na showmana, bo już wcześniej mieliśmy tak, to jako ze swoim działkiem, stradał. te bańki, ale też te bańki robił, z tym działkiem no, swoim, nie? Tak. Że on ma do tego podejście. To jest bardzo fajne, plus rozumiesz ten moment jego poświęcenia zupełnie, że on jest spełniony, on przeżył swoje życie i on chce dać szansę temu dzieciakowi, który dał jemu szansę. No nie, ale on jeszcze rzuca ten jeden tek. Że e, kim bym był, gdybym porzucił mojego ucznia? Po raz kolejny. Tak, 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 tak. tak. To jest ten, ten tekst jakby najmocniejszy. Nie, no bo, on oczywiście. Wie, bo on przecież od, od Jaysa się odwrócił plecami wtedy. On mówił: Jaysa: nie nie robimy tego Hekstechu, nie pracujemy przy tym i sobie, nie? I Jace za jego plecami to tak, zrobił tak 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 tak, 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 tak. tak, tak. Dlatego właśnie mówię też, że, że właśnie Eko później dał mu tą drugą szansę, nie? Że tak. może naprawić rzeczy, może, może coś mieć jeszcze ucznia, zrobić. Wobec którego będzie lojalny do końca, aż do tego, że będzie w stanie się przeszkadzić tak, nawet. Tak, i mówię, i tamten mu dał jeszcze tą szansę, więc. Heimer to oddał, nie? Mógł, tak. w, naj, wiesz, w największy sposób, jaki mógł to zrobić, nie? Bo się tak. poświęcił dla niego. No. Nie wiemy, ale... nie wiem, co się stało. Cykło może gdzieś się przejąć. To, to jest nieistotne. To jest pewnie kilkaset lat kolejne, nie? Tak, tak, tak. Ale mówię, to nawet wiesz, yy... nie wiemy, co się do końca z nim stało, bo wiesz, jak zawsze postacie znikają, tak, to odparowało tak? go. Ale, wiesz, ale to jest nieistotne zupełnie, bo jest samo to, że była ta akcja poświęcenia, nie? To jest najbardziej istotne. Yy, a w, yy... z, Za każdym razem, kiedy jest ten. Te rozmowy są pomiędzy Powder a Echo, i widzisz też, jak on jest coraz. Na początku, oczywiście, odtrąca, no bo wiadomo, dziwna sprawa, ale potem mimo wszystko jest coraz bliżej jej, nie? Ale w ogóle ta scena, jak on siedzą i on mówi. Że udawajmy, że to jest pierwsza randka. Tak, tak, tak. A jej, jak się cofa, to jest, to jest tak dobrze zagrana scena, nie? Jak się mają pocałować? On się cofa, nie? I udawajmy, że to pierwszy raz, no. Tak, bo on nie chce. Nie może być tego brać jako pewnik, tak? to nie może być coś zwykłego w jego przypadku. Ten. Ja zastanawiałem się, czy w niektórych momentach ta powder już nie zaczynała podłapywać, że to nie jest jej eko. Bo były momenty, gdzie ona patrzyła na tę rozpiskę, tak otworzyła w pewnym momencie kartkę, i było pokazane, że jakby są dwie postacie, jakby w dwóch była mm. zagięta, nie? I, no ale na końcu już już, się, już wie na pewno, bo że jej eko na ziemi, a drugiego widzi tam. W... No, on się z nim żegna przecież. Tak, on się z nim żegna. Ja uwielbiam w ogóle to, jak się pojawiają ci kumple Klagor i. Bruno on się nazywał? Klagor i. O, zapomniałem, jak się nazywa, ta ekipa. Mhm. No tak, 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 ci jest pies z tej akcji. No i, i, i wiesz, i oni. Te Milo, Milo. E, Klagor i Milo i, i masz tak. Milo, który jest tym niepewnym. E, próbuje być playboyem, ale. Brakuje mu trochę odwagi. W ogóle ten moment, jak Jinx się pojawia, jak, jako powder się pojawia, jako Wingman w sekundę do, do jego oboku, nie? W ogóle y, uwielbiam tę scenę, jak Milo patrzy na tą dziewczynę, e, tam w tym, w tym, tam tańczył, tak na nią patrzył i podchodzi ten e, jego ziomek, Klagor i tak po prostu go obejmuje i tak patrzy na tą dziewczynę no. i tak, chłopie, dasz radę, da się. No. Nie, nie, to jest, to jest bardzo fajne, w ogóle też podoba mi się konstrukcja tego odcinka, bo wiemy... Jakie były zarzuty? I to wiadomo, uzasadnione, bo to chodzi o podejście nie? indywidualne, o tempo. Ten, ten odcinek ten. tak fantastycznie zwolnił, nie? I, i to było przemyślane, nie? Mówi mi, okej, okay, to jest ten moment, kiedy gnały. Pokładajcie sobie w głowie te wydarzenia. Skupmy się na tych konkretnych postaciach kilku i niech to będzie bardzo, bardzo wolne. On musiał zwolnić. Jakby, e, cała idea tego idylicznego życia w nowym Zone była taka, że. Musiało być spokojnie, nic nie mogło gonić. Inaczej nie poczulibyśmy tej sielanki, którą czuje Eko. Tak. której tak, tak. on nic nie musi, nic go nie goni. Nie ma żadnej zagadki, żadnego zła do pokonania. To, to musiało być powolne, bo inaczej nie czulibyśmy. Właśnie tego, tego, tego osiągnięcia tego celu, który się tam znajduje. Tak, tak. tak. W ogóle to jest fa fajna ważna zagrywka, że mieliśmy te trzy odcinki do końca i się zastanawialiśmy, co tutaj jeszcze pokażą mnie, że to jest tyle do zwinięcia, a oni poświęcili cały odcinek drodze Eko i Jace'a, no. który jest bardzo wolny, bo droga Jasona też jest przerażająco wolna. Utyka w jakiejś jaskini na długo. żyli się jakimiś jaszczurkami, które tam chodzą, które i też są stworzoną tu... wodę. Tak. On tam, I on tam siedzi naprawdę długo, żywiąc się tylko tym. W ogóle... No tak, widzimy po brodzie, bo to jest zawsze tak, ten, zawsze. co mierzy upływ czasu. W ogóle to te, właśnie, jeśli chodzi o Jasona. No, wiele osób w tym znawcy lore, myśleli, że będzie jakiś motyw Zwoit, i bardzo się cieszę, że tego nie zrobili, bo niepotrzebnie nadawaliby jeszcze jedną warstwę, która nie była w tym momencie potrzebna. I skupienie się na tym, że to był po prostu kwestia właśnie wielkiej ewolucji nastąpiła, która doprowadziła do tego, że masz właściwie zombie które tam chodzą, nie? I widzisz, że ci te, te, te istoty stoją w miejscu i nic nie robią całe dnie, dopóki Jace tak, się nie pojawia. Bo, bo co, go... co mają robić? Zresztą to Wiktor później Wiktor tłumaczy. tłumaczy nie? Że, co jest nie ma, po tym, nie jak nie osiągniemy ma. tą doskonałość? Nic. Koniec. Nic. I e, tak. I, I właśnie masz ten, ten, ten motyw. I że sprowadzili to wszystko do tego jednego motywu hextechu i tej anomalii Viktora. Działa dużo lepiej, bo dzięki temu nie, nie rozwadniamy się na jakiś Void na jakieś nadajesz. Tak, 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 wiesz, to, to, to jest też sensowne, bo się opiera tylko na tych tematach, które już mieliśmy podrzucone pierwszego sezonu. Nie, że to jest postawa Hextech, postawą są badania Jace'a i Wiktora i to jak, go, jak to, nam przychodzi przeobrażenie. Na końcu zawsze. No, ja się ja, 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 ja myślałem, że to Ja się i tak dalej, ja po raz kolejny cieszę się bardzo, że tutaj się rozczar rozczarowałem w się sposób. nie, to się nie, super, że, wiesz, że, w, to, że to nie, jest, myślimy, że tam, że rzeczy, nie, to nie, pokazują nie, właśnie przez że 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 nie, że to jak wcześniej nie, że nie, to, nie, opętało nie, że nie, że nie, 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 po prostu, znaczy przeżył te rzeczy, które na nim odcisnęły piętno, ale to jest przede wszystkim obietnica, którą na końcu dał swojemu przyjacielowi, tak. że za wszelką cenę to powstrzyma, nie? Tak. że tutaj doprowadzi sprawę do końca, nie? bo mają tą, ale... tą konkretną rozmowę. Jeszcze jak, to... w ogóle jak się okazuje, że to jest ta klamra z tym gościem. Tak, dokładnie gościem. Ten moment. E, ten, w ogóle całe to, jak Jace porusza się po tych pustkowiach, gdzieś on ciągnie sobie ten młot, ale uwielbiam też ten wątek. Tego super zaradnego gościa, nie? Jak on się potyka na początku i ten młot spada mu na nogę, rozwala mu nogę, on tam spada i mógłby się położyć i umrzeć, a on siedzi i. Rozkręcił rozpi... go i. Z... Rozkręcił młot i zrobił sobie z tego mechaniczną szynę, do. I usztywniają i wzmacniającą. Tak, w ogóle to nie? był taki moment, że on wiesz, on skręcił ten młot i ja się zostawiam. Kurde, wiesz, on ma młodek wrócił stamtąd, nie? Ten swój młot. Tak. Też zajebiście to rozwiązali, nie? Że ten na końcu, który jest na samej górze, na tej górze przeznaczenia, do której musi dotrzeć, jest on. No. Tak. Ten, ten ostatni, wątek... wiesz, w ten ostatni, który został, nie? Po Wiktorze, ta najważniejsza osoba, tak. to był Jace dla niego. Tak. ten wątek, którym właśnie znajduje z siebie, ale on też jest przemieniony, nie? Wiktor nim steruje tak. i on każe mu puścić. Ale to już nie jest Jace, to jest jakaś pustka, nie? Jakaś doskonałość, która nie jest Jace'em. No, jest tam w ogóle ta piękna scena, jak on klęka ko siebie i mamy to zbliżenie, wiesz, na dwóch Jace'ów. Tak, o, tak, tak. Wizualnie i tak. to jest genialne. No i podejrzewamy, że tą postacią w kapturze jest Wiktor, bo kto inny? Ale był jeden moment, kiedy ja zacząłem się zastanawiać, kto to jest, kiedy on wyciągnął ręce i widziałeś palce ludzkie palce. Ja tak myślę, Wiktor nie ma ludzkich palców, ale potem, potem zrozumiałem bardziej, dlaczego on tak wygląda w tej chwili. Był ostatnim, który mógł powrócić do swojej tak. e, niedoskonałości czego już nie mógł zrobić z nikim innym. Tak, tak, tam jest w ogóle ten fajny motyw z tym, no, jak mówiliśmy wcześniej, że tym, którego Jace poznał w dzieciństwie, który mu dał ten kamień ten, runiczny, ten który zapoczątkował całe jego zainteresowanie Hekstechem i doprowadził. Do tego, co się stało z Wiktorem i do tych wszystkich rzeczy, że to ich przyjaźń i to, co tak. oni robili, i to spotkanie było stałą we wszystkich tych tak. rzeczywistościach, bo widzimy, jak on mu rzuca tą runę i to mamy różne runy. Różne runy, w różnych rzeczywistościach, ale no. zawsze ta runda. Zawsze jest ten mówię... moment, kiedy Jace tak. dostaje tą runę, nie? I tak. to, ta, to jest tak zajebista klamra, nie? Tej całej tak. przyjaźni. I wiesz, i to jest podsumowanie tego, że tak jak wcześniej mówiliśmy, że to jest historia e, Siózn, nie? Tak. Tej, tej, tej relacji z ojcem, ale głównie sióstr. No ale końcówka pokazuje, że też była historia w pełni Jace'a i, i Wiktora. Wiktora oczywiście, tak. oni byli bardzo, bardzo ważnymi postaciami w tym wszystkim. Więc przechodzimy do kolejnego odcinka. A to jeszcze dodam do tego tylko, że też uwielbiam to, że się sprawdziło ten motyw, że w tej innej rzeczywistości właśnie udało się eko zrobić ten Z-Drive, coś nazywa Tak, Z-Drive, którym może cofać. Właśnie, moment, w którym eko, uwielbiam ten moment, w którym eko testuje limit tego i nagle jej eksploduje. Co się stało? Nieważne, Mówiłeś nigdy nie, cztery nie... Sekundy. <laughs> Tak, 4 tak. sekundy, nie więcej, no. a tam chwilę no. Merdinger, oczy Piesz, to oczy mu eksplodowały bo to, to w ogóle też super jak oni tutaj wprowadzają te wszystkie ataki z gier, bo ja wiesz, ja znam ja to powierzchownie, i, i tak ja to widzę. Duża... Tak, ale wiesz, na przykład to, ile cofa tam sekund i tego, nie, tak. to on to chyba też, on ma chyba 5 sekund grze, czy 4, jakoś też Takie podobnie, jako? chyba 4, chyba pewnie 4, bo tutaj są cztery, tak. to on to pewnie też miał 4, nie, ale też później Ambessa, jak ma te ataki swoje, to też są wzięte, bo ja widziałem te ostatnie trailery, jak go wprowadzali do gier i to są dokładnie ataki z tego, jak ona tam, je rzuca tymi, na tych linach, nie, tymi swoimi, mhm. yy, no, Tak, ale się, właśnie tak, zrobili, wreszcie dali, eko, mówiliśmy, że ten, ta podróż jakoś mu da umiejętności w czasie, ale zrobili to budując cały... No. Ca Całą a też, maszynę, a też, 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 też dali mu wszystko z gry, bo ma dokładnie ten sam ten Z drive. Z i, I sznurek a ten, który ciągnie. Tak, sznurek tak musi ciągać. I na końcu miecz znajduje jeszcze. Tak, nie? jeszcze miecz na końcu jest, znalazł, dokładnie, <laughs> tak. w którym bieg. Ale więc tak, Eko się robi dokładnie tak. I ma dosłownie ten tak, I Eko ma absolutnie A to jeszcze dojdziemy, bo Eko ma absolutnie zajebiste sceny akcji. Tak, Próba, to, to jest postać, która nie... przez cały sezon nie miała. Ma, ma najlepsze sceny akcji. Ma no, najlepszy sceny most w poprzednim <laughs> sezonie, nie? A tutaj wszystko, tutaj wejście wejście z Jigs, później do czego jeszcze dojdziemy. A, no to, to dojdziemy do tego, kocham. Tak, to. wcześniej most, później jeszcze walka na końcu, o ja pierdolę. Tak. E -eko, e Eko błyszczy. No, Eko to, Eko to jest moja ulubiona postać z League of Legends. Na ile znam League of Legends. <noise> w mm, kolejnym sezonie znowu był ten wątek, w którym ludzie znowu zastanawiali się, że ten wątek, Mel, taki doczepiony, nie w poprzedniej. Nie, wiedziało, nie wiadomo, o co było chodzi na czarny. Róże wprowadzili, o co w tym chodzi. No, ja uważam, że to się pięknie zbiega do głównego wątku, bo tak ja, ja, naprawdę kończy się to wątkiem matki i córki. Tak. Tak, tak. naprawdę Wiesz, w tym nie, nieistotne jest. Kim jest czy przywódczyni Czarnej Róży, hmm. że to jest tam LaBlanc, i tak. To nie ma znaczenia dla tego serialu. To, że jest ta organizacja, nie ma też aż takiego znaczenia. Cała idea ma polegać tylko na tym, że e, Ambessa i Mel mają pewne nieprzepracowane rzeczy między sobą i e, Mel uwalnia się ta moc, którą jak założyliśmy są bańki ochronne. Które dokładnie tak jak mówiliśmy, odpaliły się. I dlaczego Jaceowi kompletnie się stało e-mail, kiedy, no. y, kiedy byli tutaj? Ciekawe dlaczego. I ten błyśnięcie na jej plecach było nie bez powodu. Tak, ja w, ogóle, ja, w ogóle, ja w ogóle lubię to, że tutaj działa to przestylizowanie tego jej kostiumu. Czemu tak. Później, jak ona ma ten obcisły gorset wiesz, i te wszystkie poprzyklejane rzeczy, bo tylko ona to ma, wiesz, bo to jest coś, co jest takie istotne. Dla Noxusa pewnie? Czy nie, to jest... E, nie, nie, bardziej... Tak mi się wydawało, że wiesz, bo ty, tylko ona się tak ubiera w całym serialu, nie? Tak, tak. E, nie, to niekoniecznie jest dla Noxus. Różnie Tak, ale, ale to jest fajne, że to jest tylko dla niej, nie? Bo ja na przykład jakby wszystkie postacie były tak przestylizowane, to by było okropne. To by wyglądało jak Marvel Rivals. Tak. Widziałeś projekt tych postaci tak, tak. z Marvel Rivals. Nie można bardziej przestylizować czegoś, tak. nie? Żeby było aż do pożygu. Tak, ale to jest tylko A... To działa, bo to jest tylko ona jak ona dostaje ten kostum jeszcze bardziej przestylizowany, to okej, okay, to, to jest w powiązaniu z tymi jej mocami, z tym wszystkim, przemianą. Ale ja tylko dodałem mhm. jeszcze, że mhm. sam ten wątek e, tej czarnej róży, on był dla mnie najsłabszy z tego sezonu, bo on był zupełnie nijaki i tak, wiesz, typowa zła organizacja, która się pojawia, ale to nie jest istotne, bo tego było po pierwsze mało, a po drugie to było właśnie tylko, tak jak mówisz, tym popchnięciem relacji matki z córką. I do a. tego podsumowania, że one razem, jedna drugą trzyma w ramionach, ta ją, i mówi, że jest jej dumna. I nieważne, że tam była jakaś zła, czarna, coś tam tak. wiesz, ta cienista kobieta. To i nie coś tam. jest istotne dla, <noise> dla tego wątku. Ważne jest tak. właśnie to. Oni że mieli Mel... być tym z, z, złym wilkiem, nie? Tym zagrożeniem, które jest w tle. No, Mel się mu twierdzi, że Ambesa. Znaczy, zakładam, że La Blanche z Czarnej Róży mówi, Mel, że to Ambesa jest odpowiedzialna za śmierć syna. Swojego. Mhm. No i potem Mel przychodzi do Ambesy i Ambesa mówi, że. Nie! Jakby w życiu, że to wszystko jest dla niej, nie? Wszystko, co robiła, było dla niej. I, i, i musiała wybierać między bezpieczeństwem jednego dziecka a drugiego, nie? Miała właściwie najgorszy wybór, jaki mogła mm. mieć, nie? Ona mówi dosłownie jak matka, mówi, nosiłam go w sobie, jakby był moim całym tak, światem, Tak, karmiłam nie? go swoją piersią. Kurde. I widzisz wtedy kompletnie w ambesie, która robiła do tej pory naprawdę złe rzeczy, ale widzisz postać, widzisz człowieka, nie? W tej osobie, tak? W tym wszystkim, co ona, co ona robi. I ona... Jest tak zdesperowany, rozumiesz, że właśnie Czarna Róża ma grać rolę Bugimena, który jest gdzieś tam, który powoduje, że nawet Ambessa jest w stanie pójść na koniec świata i jeszcze dalej, żeby zdobyć tą władzę, żeby nie dopuścić, żeby Mel się cokolwiek stało. Mhm. Nie? Nawet jest w stanie walczyć z Mel, ale ona by Mel nigdy nie skrzywdziła. No nie, nie. nie. No zabić Edlin o... bez problemu, ale Melby nie stworzył. Nie, no jej chodziło o technologię i po to, żeby się zbroić, bo wie, co nadchodzi. Ale Tylko, żeby wcześniej... zniszczyć czarną różę, żeby Mel była bezpieczna. Tylko tak, o tej tak. chodzi. to jest tak jak wcześniej mówiliśmy. To jest jedyna rzecz, która ją przeraża. Czyli. Bo ona dwie rzeczy rzecz ją że... prze... Jedna rzecz ją przeraża. E, nie, dwie rzeczy. St że coś się cudze stanie, to jest wypadkowa, i przeraża ją czarna róża, bo wie, że to jest jedyna organizacja, jedyny zbiór czegoś, co może zagrozić jej bezpieczeństwu. Tak, absolutnie. I ona. Ja co więcej, ona boi się, że Mel jest słaba. Że Mel jest zbyt słaba, i nie, Mel sama w sobie nie, nie jest w stanie walczyć. Że ona, ona nie widzi w swojej córce tej potęgi. Tego ducha Wilka, który jest tak ważny dla. Tak, tak. Bo to jest coś, co było, że wie, że jej, no, mia, miała syna, który był mężczyzną i któremu się nie udało przekonać. Jak no. słaby. I ona widzi w córce i dlatego też bardzo ważne jest ten, to, to zakończenie. No, że jesteś, jesteś, wilkiem, nie? jesteś, jesteś wilkiem. No bo, bo to, to jest to no. jest. Y to jest znak rodu Medara. Tak, tak to jest tak, ich tak. medarda. To jest ten, ten, ten symbol Wilka, tak? To, jest to, to najważniejsza rzecz. Tam w ogóle są y, takie małe rzeczy, które są emocjonalnie absolutnie rozwajające i pokazują, jak te postacie są zajebiście zbudowane, tak mięsiście. To właśnie mamy ten y, pojedynek między y, właśnie córką ona i jeden. nową córką. Dwie córki są, nie? Ja uwielbiam to, że po pierwsze, ona nie zabija y, Caitlin. Ona mogła ją zabić tym uderzeniem w brzuch, nie? Ale ona, wiesz, że ona ją, ona ją tak uderzyła, żeby ona mogła przeżyć, nie? Mm. I później e, uwielbiam to, jak one zaczynają tą walkę i Kate jej rzuca ten, do walki tą ten, 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 włócznie, żeby patrzył i widzisz tej uśmiech na twarzy Ambesty tak, przez chwilę? widzisz tak. mówisz, że jest dumna z niej, że coś no, kurde, takiego jak robi. Ona, jak ona jest w stanie. Potencjalnie sama umrzeć, bo jak wyciąga to z brzuchem, to siłą rzeczy nie, no nie tak, wolno tak, tak. wyciągać, okej? Okay? <laughs> Sen no używa kiedyś, tego. Kiedyś ja mam, wiesz, jakaś nagrzana, wielka ten wojowniczka wbije nóż w bebechy, to uważajcie. Nie wyciągajcie. Nie wyciągajcie. <laughs> Dopóki nie będzie ktoś, kto będzie w stanie się zająć rano, nie wyciągajcie. No więc więc to wiesz, ona jest naj. Ale wróćmy jeszcze do tego, jak. Um, ja właśnie bałem się, jak widziałem na zwiastunie, że będzie reanimacja Warwicka, bo widziałem, jak do niego Sims podpina jakieś tam rury. No tu wygląda na to, że to on od Warwicka odprowadzał mhm. jego krew do kokonu Wiktora, tak, Wiktora, żeby utrzymać Wiktora w życiu. utrzymać przy życiu. Dokładnie. I sam Warwick zostaje ostatecznie reanimowany przez Wiktora w tej wielkiej ewolucji. Ale widzimy nawet, że tam w głowie już jest kompletnie wypalenie tego człowieczeństwa, nie? To, co udało się Wiktorowi wcześniej odzyskać, będzie kompletnie znika. Już mhm. tam Wandera nie ma, to już Wander jest martwy jak cholera. Więc nie to... no, widzimy, mamy tam dos dosłowną scenę, jak jego słowienia się spłoną. Więc tak, no. Wander zginął wtedy i, i tyle. Y I mamy tego, w, w ogóle jest świetna ta scena, bo widzimy tylko ten podświetlenie tego jego wyznawcy i on otwiera oczy na chwilę. I, e, e, I tyle. I moment, w którym potem Jace siedzi sobie w tym, przy tym stole tej rady. Wchodzi Mel, rozmawiają i nagle wchodzi ten mech, no. ten, ten dziwny android. To, tak, tak. To wchodzi ten bot ultrona, nie? Ultron. <laughs> Tylko wiesz, niezniszczony, a poruszający no. się z niesamowitą prędkością. I to jest niesamowite, jak widzisz, jak to jedna rzecz jest zagrożeniem. A jedna rzecz, i to, i, to, i to ma sens, bo potem jak one wchodzą, to walka się kończy w 5 sekund. I to jest faktycznie, rozumiesz, dlaczego Victor mówi Glorious Evolution. Bo ten gość, który był jeszcze niedawno uzależniony od tego narkotyku, siedział na samym dnie ZON i tylko był w stanie ludzi sprzedawać i dźgać nożem, żeby tylko dostać więcej kasy na swój narkotyk w tej chwili jest maszyną do zabijania i to z taką prędkością poruszającą się że właściwie nie da się go uderzyć nie? jakby Mel jest w stanie trochę swoich mocy yy, utrzymać go swoimi mocami dzięki temu Jace jest w stanie go odstrzelić a tak to nie do zniszczenia i to, i to, to, to jest zawsze dobry sposób by podbić stawkę żeby pokazać ten jeden prawie was dwójkę zabił a jest ich dużo z drugiej strony masz tą ambesę ja się trochę zastanawiałem w pewnym momencie, bo Ambesa mówi: Dobra, to ewoluuj moich żołnierzy. Tylko, że Ambesa jednocześnie wie, że. Wiktor nimi będzie sterował? Ona to widzi? Czy, ona już, czy to można zrzucić na kartę tego, że ona jest tak zaślepiona już tym, że. że to jest siła, którą pokona Czarną Różę, że jest gotowa pójść na wszystko? Znaczy mi się wiadomo, że to było, że ona po prostu dążyła za wszelką cenę do tego, tak jak chciała Warwicka za wszelką cenę zdobyć. Nieważne, że on jest, wiesz, absolutną maszyną do zabijania, która jest, nie da się praktycznie kontrolować, bo ona widziała, co, pamiętaj, że ona widziała, co zrobił War, Warwick tak, wcześniej z nimi. Ale, a teraz kontroluje Dalej, to wszystko dążyło. Wiktor, nie? I nie, ona nie ma powodu, żeby Wiktorowi ufać do końca, ale... No, Tylko wiesz, ja też uwiel... pamiętaj, że Ambesa też jest pewna tego, że ona będzie mogła kontrolować Wiktora, nie? Ja uwielbiam moment, w którym... On mówi, doktorze, zacznij procedurę. I pojawia się na chwilę jeszcze Sky. I on mówi, że jej właśnie, że będę tęsknił, że ona mówi, że teraz muszę odejść. No. I, ona mówi, I on mówi, będę tęsknić za naszymi rozmowami. Dziękuję, że mi dotrzymywałaś towarzystwa w tej próżni, nie? A on odpowiada, nie, nie będziesz, bo to jest ten moment, w którym. On da ci czułeczeństwo. Emocje, bo no. o czym cały czas mówił. Nie może czuć żalu, wspomnień, nostalgii. W momencie, w którym wyczyszcza z siebie emocje. Mm. Więc to, I to jest, to jest, to jest takie też najbardziej to... złowrogie w tym wszystkim. Tak, tak, i ty też do końca wiesz to nie wiesz, czy Sky. Ja ją jest interpretuję tam, jako jest... jego sumienie. Tak, ja też, że to, to jest. Wiktor mówi to do siebie. Tak, że nie będziesz. No. Tak, ja interpretuję kompletnie Sky no. jako jego jako sumienie, właśnie taka, taki, ta jego emocjonalna strona, tak, powiedzmy tak. też, którą on z siebie wy, wyczyszcza w tym momencie. Tak, tak, to on mówisz do siebie, że nie będzie siebie pamiętał już, nie? że Wiktora, tak, tego, tak, który był tak. wcześniej to to odchodzi, nie? Jest w tym odcinku w ogóle, bo to jest jeszcze zanim zaczyna się cała walka, jest tu naprawdę sporo takich drobnych, naprawdę ci fajnych scen. Rozmowa Jace'a z Mel, który wiadomo, byli wcześniej paru przez jakiś czas. I ten moment, w którym Wiesz, że jakby Jace jest w innym miejscu teraz, ma głowę rozwaloną za bardzo, żeby myśleć o tym. Zresztą Mel też ma swoje miejsce. Jest to na początku, że oni są właśnie w kontrze, potem Victor. Fajnie zaznacza, Jay, że, ej, dobra, nie zauważyłem, ty też przez coś przechodzisz, tak? Ja, jasne, byłem mm. w piekle, ale to nie znaczy, że mogę ignorować to, że ty też przeszłaś jakieś zmiany, które, które ewidentnie ci jakoś cię trapią. I ten moment, kiedy ona mówi, że jest pionkiem, tak? Czy jest tam e, pasażerem, e, który nie wie, tak. niesie tylko tą moc, i ona jest tutaj tylko do. do, do, do jakby ona nie ma na to wpływu I, i Jace, który jej tylko mówi, że nie, ty, ty jakby jednej rzeczy wiesz, widziałem multiversum, kurde inne rzeczy, ale jednej rzeczy jestem pewien, ty nie jesteś pasażerem. To był, nikt nie będzie sterował. I to jest też cholernie istotne, wiadomo, na końcu jak Mel podejmuje tą decyzję, że możesz przeciwstawić matce, ale to nie znaczy, że przyjmie czarną różę. Jako, jako swój wiesz no to, to, to jest zajebisty power move ja mówię jak, jak ta wisiała mi ta czarna róża tak ten, ten moment kiedy Mel yy, mówi że hey, ważna rzecz Mel jest po prostu od momentu kiedy odpala moce jest super cool no jest super. Cool. <gulanie> <gulanie> jak nie od momentu jak, jak, jak wychodzi, wiesz, jak idzie te, te, z, tego, z te, tego miejsca, gdzie tam była, jak uciekła, nie. Ach, jak jak biały, wychodzi, tak, dobrań tak, dobrań tak, tak, dobrań tak, tak. Ale jeszcze jak ten kostium się zmienia, to wszystko? A. Ale mówię, ale ten power move na końcu? Jak, jak, I to w ogóle to, to, to było zajebiście zbudowane, nie? Bo mamy tak, że. Myślisz, że Ambesa po prostu tam utknie, nie? Że ją będzie ta czarna róża okay, już nie nie do tego miejsca. Okej, okay, dobra. po kolei to okej. No, cały czas, że jesteśmy w drugim odcinku. Świetne jest w drugim odcinku pokazane, co się stało z Jinx. Uwielbiam ten wątek, że ona włosy rozplątała i masz ten, ta, ten taki. jej kompletne załamanie, nie? zniszczenie po tym, jak Aisha się poświęciła. jakby... To jest Silko, który straciłby Jinx. I teraz rozumiesz, dlaczego Silko mógł być gotowy poświęcić Zon byle tylko nie tracić Jinx. Nie? To, to jest ten moment, mm -hmm. to, to jest to miejsce, w którym traci się dziecko i Za które się odpowiadało. I też to, jak y, Caitlyn rozmawia z Waj, i Waj mówi o tym, że jej Jinx się zmieniła, i tak dalej. Tam to oczywiście, wiesz, mówi, że jej matkę, wiadomo, jest cały czas, są, są to te zaszłości. I Waj, i, i, i która mówi, że Ej, to, to ty decydujesz, kto dostaje drugą szansę, bo ktoś może, a ktoś nie może w tym momencie. I ten moment, w którym Caitlyn przychodzi do więzienia, do Jinx, i Ale jeżeli jeszcze, jeszcze, jest... jeszcze wcześniej Caitlin mówi yy, waj, że ona jej nie zamknęła, tylko że sama no, się poddała. Ta, sama się poddała, to też istotne, że ona nie walczyła po prostu. Że w ogóle nie, nie miała żadnej woli walki, już oporu. Mm. Jak ona przychodzi do, tego, do tej celi i, widzisz, i, i to, to jest, widzisz, jak Caitlin też to zauważa, jak Jinx e, właściwie prosi ją, żeby z nią skończyła w tym momencie. No i dokończy to, to, po prostu przyszłaś, nie? Jakby skończy, mm. jakby to ja, ja się nie bronię. I ten jeden subtelny moment, jak ona jej mówi, że ja nie wiedziałem, że tam jest Twoja mama. No i to jest, to jest w ogóle też to jest tak dobrze napisane, bo to jest tak, nie ja wiedziałem, że tam jest Twoja mama. Pewnie tak nic by to się nie zmieniło, ale naprawdę nie wiedziałam. Tak, to jest. Bo to jest taki tekst, który powierz, że Caitlyn. Okej. Okay. Tak, to jest w ogóle tak, to jest tak jakby no, tak jak mówiś, mnie, że y, Jinx jest systemem obronnym. A Powder jest ta, która jest w środku, cały czas jest tym dzieckiem, którym mogła się stać, bo mamy odcinek wcześniej, kim by mogła się stać Powder, jeśli pozostały Powder. I to jest tak, że właśnie mówi Powder, nie wiedziałem, że to jest twoja mama, Jinx musi dodać to swoje, nie? To tak. pewnie by nic nie zmieniło, nie? Bo, bo no. mówi prawdę w tym momencie. Tak, 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 tak. To jest, to jest bardzo szczere. No, ale to, to też pokazuje, jak ta postać jest e, złożona i jak najgorsze może być określanie tylko mianem, że ona jest psychopatką, Szalone, szaloną. Tak. Dlatego później, kiedy Waj do niej przychodzi, jest to tym smutniejsze, kiedy ona ją zamyka z powrotem. Yy, I mówi to, nie szukaj mnie, bo wiesz, że Jinx idzie się zabić w tym momencie. Nie? Tak, tak. Jeszcze kurczę, ja to wie... jest wizualnie pokazane, jak ona znika i tylko oczy jej się świecą. Tak. I po tych słowach wiesz, że ona idzie ze sobą skończyć. No. I ta świetna jest rozmowa jej z tylko z właśnie. Kiedy jest to powiedziane, że, że ta przemoc, morderstwo, że morderstwo to to, morderstwo to tamto. Nie, morderstwo to cykl. Morderstwo to cykl, i dopiero jeżeli ty, kogo, jeżeli ty kogoś zabijesz, ten ktoś kogoś zabije, ten kogoś zabije. I jedyna najpotężniejsza osoba to jest ta, która przerwie, która odpuści. Która przestanie zabijać w tym momencie. I, I masz tą Jinx, która jest w zupełnie innym miejscu teraz. Jeszcze, jeszcze jest to smutniejsze, jak ona odchodzi w tym takim no, komplecie. Tak, ja w ogóle ja też bardzo mi się podoba, jak oni wizualnie idą w tą stronę, żeby te sceny wyglądały zajebiście, a nie żeby tam, wiesz, Realizm czy tego typu rzeczy, bo mamy te włosy jej, które są, wiesz, to jest absolutnie Super przesadzone, tak. ale jest tak dobre, jak mamy później na scenie, że ona należy w następnym odcinku na podłodze, i ale one są rozrzucone. To rozłożone... za... te, to jest sam. Tak, 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 że ona leży na podłodze i one są rozrzucone po całym, po tak. całej pod tym. I, I ona nagle wstaje, i one się ścinają, jakby, wiesz, w tym symboliczny sposób. Takim, tak, 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 tak. Tego, ale... Nie? Tak, 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 tak. Nie, to jest, to jest tak dobrze pokazane. Ale to też pokazuje, wiesz, jest stan emocjonalny, że a, ona jest zupełnie rozbita. Nie, jest rozbita, nie? kompletnie. nie, Jakby no. tam już nic nie ma. Tak, ale wiesz, dlatego, że jak ona ścina, ma ścięte te włosy później, to, że ona odzyskuje, wiesz... Nie, jak ona ścina, to ona właśnie idzie się zabić. A nie, ona czekaj, to jest te tak, włosy? Dobra, pomyliło mi się z tym, jak ona później przylatuje. Nie. Tak, tak, tak. Ona, ona jest już krótki, ona jest w krótki, jak jest, jak Eko do niej przychodzi. I bierze granat. No. I jest... To jest też świetne, że masz ten moment, że ona idzie, bierze ten granat, ten, ten wyciąga zawleczkę i już widzisz eksplozję. Domyślasz się, co się stanie w tym momencie, ale kocham to, że użyto tej mocy eko w pełni i to blububu, i to że się... Że zrobili ten wątek, który jest tak charakterystyczny, kiedy Eko po raz pierwszy pojawił się w League of Legends. To jego intro. To było jak walczy z tym gościem 10 razy i tam próbuje go dobrze poprawić. Tak, jak dostanie, dostaje w ryj, cofa to i robi. Tak, ale on, ale on dalej czuje wszystkie no. obrażenia, które on otrzymał. Reszta, reszta czasu się cofa, ale on jest dalej tą samą osobą. I jak tutaj yy, Jinx się cały czas wysadza. I widzisz, że on obrywa od tego, ma rozwalony tutaj siniaki mu się pojawiają no. od tego, jak jest odrzucony te wszystkie rzeczy. I on cały czas kombinuje. Raz udaje jej się w końcu, żeby się nie wysadziła, to się rzuca. Przepaść. Tak, 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 ja znowu co ma. i to jest w ogóle super, jak w którymś momencie siada, zmęczony, siada. nie? I czekaj na swój odsapne. To już. Ale wiesz, to jest też bardzo dobrze napisane, bo to jest, wiesz, rozmowa to jest bardzo trigrowa scena, w ten sposób, że ona rozmawia z osobą, która popełnia samobójstwo i jest Aj. tego pewna, i on za każdym razem zauważy, że próbuje z nią rozmawiać w inny sposób, tak, żeby tak, wiesz. żeby on jak pojawia się pierwszy raz, to nie wie jeszcze, co się dzieje. Jest ten wybuch, on to cofa, wie, że się orientuje sytuację. Bo, bo on ma tylko tą jedną rozmowę. Tak, tak, tak. I później już zaczyna wiesz, coraz bardziej do niej, a tak wiesz, w taki psychologiczny sposób wiemy rozmawiać, nie? żeby uspokoić, że siądźmy i, ten, i coraz bardziej nie. się do niej zbliża. I psychologicznie się zbliża, i fizycznie. Bo eko jest też uosobieniem. To jest świetne, jak y, jest y, w Spider-Man i masz wielką moc, przychodzi wielka, wiąże się wielka odpowiedzialność musi wiązać się wielka odpowiedzialność i mamy masę potem prób powiedzenia tego inaczej. Myśmy w MCU, że jak y, nie postawisz się w czyjejś obronie, a możesz, coś mu się stanie, to to trochę twoja wina. To tutaj masz Heimerdingera, który mówi, że po co ci to urządzenie, jeżeli nie potrafisz cieszyć się życiem, jeżeli nie potrafisz skorzystać z czasu, który masz to po ci to urządzenie. I główny tekst Eko, który on mówi w e, swoim zwiastunie, jego główne takie motto to jest jeśli nie potrafisz wykorzystać w pełni, e, żyć w pełnią każdej chwili swojego życia, to nie zasługujesz na ani jedną dodatkową sekundę. Eko jest tym gościem, który wykorzystuje każdą sekundę maksymalnie jak tylko może. Ten moment jego rozmowy z Powder to przecież są, jest zdanie po zdaniu i eksplozja. I on wyciska z tego maks możliwości tak, tak. powiedzenia tylko jednego Zaka, zdania. Zakaże, tak, szczególnie, nie. że on się pojawia w momencie, jak się wybuchu, nie? I tak. To są na naprawdę musi wykreślać te cztery Ma sekundy. Ma jedno zdanie, które może powiedzieć szybkie i koniec. I to jest jedna rzecz, która, jak ją powstrzymać, nie? Więc, więc ta, ta scena jest absolutnie rewelacyjna. I ten moment, w którym ona w końcu wyłącza, odkłada ten granat, jak on właśnie siada mm. i mówi, że. no dobra, tutaj mo mo możemy porozmawiać, nie? Jakby w ten sposób, że. Eko ma tutaj piękne wejście. I to jest takie odbicie tego, jak, jak widzieliśmy to odbicie mostu tego, nie? Jeszcze w tamtym odcinku. Jak tak, jest jak go staje na linii i przypomina sobie ten most. I pamięta tą Jinx, która tam leżała. I, I ten moment, w którym wracamy, właśnie do miejsca, w którym Eko stwierdza, to też jest fajne, bo on, on widział w niej potwora wcześniej. Jest ten moment na moście, kiedy on cię rzuca, napierdalają i na sekundę widzi znowu Powder. I on, i przez co się pamiętasz, zawahał wtedy. Mm. Nie był w stanie jej wykończyć. I, i, dla, I widział w niej potwory, ale wtedy zobaczył w niej coś. I teraz to, to przeniesienie się w innej rzeczywistości jeszcze bardziej mu pokazało, że o niej trzeba walczyć. Nie? Że to jest ktoś, mm. kto, kto, kto gdzieś tam jest. Ta, ta wspaniała osoba. I, 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 i po, po tym, tej świetnej pojedynku na moście, ten moment, że to Eko jest tym gościem, który jest w stanie uratować... I to kilka razy, i to jeszcze wiesz, w taki sposób, to jest piękna klamra dla ich wątku z kolei. Tak, tak, tak. No kurczę, i, i też wiesz, po tym co przeszli, jak jest ten moment, gdzie e, Jinx się pojawia w tym swoim nowym wizerunku, który będzie pewnie zajebistą skórką w grze. To e, no też ją ukrywali jako, jako skórkę, wiem, że przez jakiś czas ona była jako jedna zaciemniona. I jak właśnie pojawiałem się w tym momencie, gdy no, wracają, w czasie tej walki. No, to jest super podsumowanie tego wątku i całego y, psychologicznego między Jinx a Powder. I to, ile dodał do tego echo, doprowadza do tego, że w tym momencie pojawia się takie idealne połączenie Jinx i Powder, nie? Ta postać to jest zupełnie nowa postać, która się pojawia w finale. To jest super. I, a z drugiej strony mamy wreszcie dopięcie wątku Caitlyn i Waj. Znowu to jest tak dobrze napisane. Masz ten wątek, kiedy ona przychodzi do więzienia, mówi, że spodziewałem się, że cię tu znajdę. Ta, ta oczywiście ma, ma ten problem. I Waj i, i, i wyrzuca z siebie, że znowu źle wybrała, że znowu popełniła błąd, że odrzuciła od siebie wszystkich, i tak dalej. I ten moment, kiedy Caitlin mówi właśnie, że Ej, nie musiałam wysyłać wszystkich strażników, w, wiesz, w tamto miejsce. I, I uwielbiam to ten motyw oczywiście pocałunku. I ten jeden moment, w którym Caitlin mówi, że słuchaj, widziałem tam, że, że Caitlin jej nie przeprasza, że się nie przepraszają ale w tej rozmowie jest wszystko, co musi paść. No tak, tak. Jest moment, ty... kiedy ona mówi, że ej, jak ciebie nie było, to byłam z kimś i to jedno, Kaitlin, I don't fucking care. To jest, to jest jakby wszystko, co musisz wiedzieć w tej scenie. To jest dosłownie, to jest to, jest to, to, to yy, najbardziej wybrzmiewające, yy, wszystko, co między nimi musiało zostać powiedziane na tym tak, etapie. Tak, tak, ja, ja w ogóle lubię to, że te, ten motyw, że jak yy, Vibe powie do niej Cupcake, to tak. Caitlyn jest absolutnie rozbrojona. Oczywiście. Ona wtedy, ona wtedy wszystkie siły wyśle, gdzie trzeba. Wszystkie plany jej powie, wszystko, tak, wszystko. Jest bardzo ten, bardzo fajnie pokazana ta scena zbliżenia. Tak. Jest, jest, jest absolutnie niedistejowa, żeby pokazać e, taki wątek między e, tutaj dwoma no, kobietami. kobietami. Tak, to jest bardzo, bardzo istotne, ale też nie jest, e, nie wchodzi w na poziom fan serwisu żadnego nie jest nie? wiesz groło tron czy coś nie takiego, nie 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 nie, robić, nie nie jest jest bardzo intymny bardzo tak. fajnie nakręcony jak cały arcane ale kończy się dokładnie w tym momencie w którym się powinno skończyć tak tak to jest to jest to, to... I, i wiesz i, i jest taki moment że you're happy for them nie ciesz się po prostu ich tak, szczęścia tak 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 nie 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 nie, tego... nie 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 mają się dobrze tak współlokatorki mają się dobrze więc yy, ten odcinek trzeba przyznać on on miał tak właśnie on miał takie w... sympatyczne momenty on nie miał tego emocjonalnego pierdolnięcia, co wiele ma odcinków, ale według mnie nie musiał mieć, nie każdy odcinek musi mieć. Ten odcinek musiał trochę bardziej ułożyć y, pionki na planszy i doprowadzić do pewnego odbudowania mostów pomiędzy niektórymi postaciami. Mm. Caitlyn i Vi, mm. Echo i Jinx, y, Jace i Mel. Jakby między tymi wszystkimi postaciami musiały odbudować się pewne relacje które na przełomie tego wszystkiego, co się działo, lekko się gdzieś tak, tam tak, rozsypały. prostu że oni mieli, wiesz, że no, w finale stanędziemy w ramię, nie? Więc musiało. Wszyscy zmienić. razem, nie? Więc jakby tam to musiało wszystko się jakoś, jakoś e, dograć. No i przechodzimy do finału. E, znowu, finał z kolei znowu zaczyna pędzić, e, ale to finał, i tu nie tracą żadnej jego zbędnej chwili. Ten motyw, kiedy już w momencie, kiedy oni siedzą przy stole i omawiają plany, stole tym. E, planując całą tą, tą, tą walkę, która ma mieć miejsce. Jeszcze wcześniej, a sorry, bo zapomniałem, bo jeszcze jest odcinek w poprzednim odcinku, jeszcze widzimy bardzo ważny element, o który, którym powiedzieliśmy, czyli jednoczenie się z on piltover. A, tak, tak. Jest cały ten wątek o, o tym próbie dojścia do tych ludzi, o tym, że nie wszyscy chcą, bo jednak są za duże za duże są wyrwy pomiędzy piltowery. Ja no, nie mam historię są, bardzo. historię. W ogóle uwielbiam to, że silno. jest to ta spotkanie Rady, gdzie Jace pokazuje tego Androida, i, i widzisz, że tam jest Sewika i ten ziomek, jako, którzy tam z, mm. są w tym wszystkim. I, i wiesz, i oni odchodzą w tym momencie, ale potem masz te takie drobne, masz te fajne drobne postacie, które potem wszystkie odgrywają jakąś rolę. Tak, tam jest cała ta historia. Tam jest trzy aktówka z tą dziewczyną, która była w tym świecie równoległym z którą się spotkał ten Milo, nie? Ona była tak, barmanką. Tak. Ona tutaj była tą, która tutaj się wróciła. Pobiera, na niebieskie włosy pomalowała, nie? Ona ta, ta, była od tych, co... Tak, co tak, tak. Tak, i ona tutaj jest tą, która przechodzi przez most w tym momencie, tak. żeby dołączyć do Pitower. I później mamy, no... To jak odchodzi, nie? Ona ma tutaj tak. całą historię rozpisaną tak, w tym serialu. też zupełnie, nie? Ej, ale to jest, to jest a jakiś potem, kosmos, a potem, a, potem na, a potem widzimy jej śmierć na początku kolejnego odcinka. Tak, tak, ale to jest jakiś kosmos, jaki to jest subtelne, bo na przykład mamy i to, to jest coś, co mnie rozłożyło. Mamy historię tego gościa Pianisty. nietoperza. Nie, pianista, pie, pianista, pianista, był jeszcze dosyć tani, nie? Że tak, o, pianista, który teraz musi zostać żołnierzem. Nie, to działa, ale to wiesz, tak. to było takie tanie in your face, okay. nie? To jest to było takie bezpośrednio, ale ja uwielbiam ten motyw tego gościa nietoperza. Który cały czas się C pojawia, tym, który musi podejmować decyzję. Ten od. Tego, e, za od eko. Od eko, tak. I on, jest, wiesz, on się cały czas przewija, nie? On jest jest tak. jego tam przybocznym, teraz, przy, teraz jest przysiewicą, bo oni się zakumplowali, nie? Ale wcześniej tak. przy eko i on ten, ale widzisz ten mały moment na koniec, jak on jest z dzieckiem na rękach swoim i mówisz, mhm. ile on miał kurwa do stracenia, tak. I ile to dla niego wiesz, że on jest tym gościem, z zon, który musi wyjść do tych na górze i każda jego decyzja, bo tak myślałeś, o jakiś gość tu się umie napierdalać, to czemu on nie pójdzie tam po prostu, nie będzie tego robił, nie? On ma dziecko, nie? No, sam fakt, kiedy. E, sam fakt e, tego, kiedy Waj e, budzi się w łóżku i znowu Loris przy niej siedzi. O Loris, Loris, kurwa nie! Jak to jest ten, i ma, ten i ma, moment. I masz, masz tę Waj, która leży. I Loris, który siedzi obok, nie? Loris I... to był światełku w tunelu. Loris to jest absolutnie najbardziej holsą chłop i z Rysztoka, jakiego A, możesz wyciągnąć z Rysztoka. Nic lepszego nie te... możesz wyciągnąć z Rysztoka niż i... Loisa. Ma, masz sporo tych postaci. Masz tego Eyebase który też ma swój mały wątek. Tak, ale wiesz, i, jest to jest najlepsze, że nawet nie musisz wiedzieć, jak on się nazywa. Wiesz, co on nie. przeżywa, nie. wiesz, co robi. Stoi na tym moście. i zdejmuje czek, czapkę, jak oni się Czeka przechodzą. na tych zon, oni przychodzą i on zdejmuje czapkę. Tak, to jest super. Nie więcej wiedzieć teraz, tak? To są takie drobne historie, które są w tle tych no. takich I te, tła, w ogóle masz które to, gdzieś tam żyją. Tak, tak, tak. I wiesz, w ogóle masz ten e, motyw, że on był z tą e, Maddie. Ma, Madi ona się nazywa, nie? Madi ma, Madi ma, ma, chyba, bo mm -hmm. ja ją zawsze mylę. Wiesz, 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 w ostatnim odcinku, jak nagrywaliśmy, Maddie. chyba Magią nazywałem, a ona jest Maddie, Maddie nie? Maddie. Tak. I wiemy, że oni byli blisko jako kumple pewnie, nie? Mm -hmm. Bo oni byli w tym, w tym, w ten i to ona jest tym, która go zdradza, bo to on tak. montuje tą bombę, a tam jest tak. ta śrubka wciśnięta, śrubka nie? Taką, to tak. to i tutaj też jest historia gdzieś z boku, nie? Który nie musisz dawać najpierw plan, nie musisz jej tłumaczyć, nie musisz mówić z kim on jest, nie? Ja mówię, ja wcześniej mówiłem, że chciałbym się dowiedzieć kim on jest, bo jest tą postacią, którą lubię, ten tym, nie? To jest Tain z Mass Effecta, nie? To jest Ape Lubię takie postaci, ale w tym momencie mówię, nie muszę. Bo dostałem mm -hmm. wszystko w tym serialu, co muszę o nim wiedzieć, żeby czuć emocje z nim związane, nie? Tak samo jak właśnie z tym, K Kryosem, który... Kryos on się nazywa, nie? Ten, ten, ten od Vy, ten jej kumpel, czekaj. Loris. Loris, Jezu, Loris, z kimś innym, z, te, z tajnym Kryosem pomyliłem, bo ten się nazywał Kryos. Loris. Loris. nie? Że, kurwa, ja naprawdę czułem takie emocje, jak on dostał tu strzałą i ja mówię, nie, <grym> ja najlepszy mówię, cionek. odbijcie tam Jason, możecie zabić, możecie zabić Jinx, ale nie tego chłopa z sztoka. Mówię, nie można ale nic nie z lepszego z wyciągnąć, nie? Niż tego chłopa. Jest absolutnie cudowny. Ale czułeś to, nie? Że mówisz, tak, kurwa, tak. ale go szkoda, nie? Tak, no proszę cię. No właśnie masz ten trzeci, trzeci odcinek i właśnie masz tą, jednocześnie masz tę rozmowę o, o tym, że nadchodzi, nie? Że, że Noxus idzie. I jednocześnie masz yy, od razu już przebitki do tej waj, która biegnie. Tak. To jest, kurde, naprawdę... Dobrą, nie, nie tracimy czasu, nie robimy wielkiego momentu, kiedy stoją armie, patrzą na siebie. Od razu serial wrzuca nas w środek walki, nie? Tak, tak, nie tak. musimy czekać na tą pierwszą strzałę, nie musimy czekać, aż się zacznie. Jakby Rozmawiają, już jesteśmy w środku akcji. No. Ja nie mam z tym żadnego problemu. Absolutnie żadnego. Nie, yeah, i wiesz, i to jest w ogóle ten. Y Uzupełnienie też narracji, bo jak spada hełm tej, którą niesie, to się okazuje, że to jest że ta, to którą tamta, już znamy, którą znamy... Która, przy, która przekonała z, ludzi z Zond, żeby tu przyszli. Która przekonała ludzi z Zond, znamy ją z różnych uniwersów, to jest postać, tak, która jest tak, już tak, tutaj bardzo tak, ukonstytuowana. Milo, Milo tam do niej startował, jak była kelnerką, jakby tu wszystko no właśnie, się pojawiało, jest... I w ogóle i ten motyw, jak ona oczywiście widzi niebieskie włosy, to nie jest Jinx, ale wiadomo, cały ten wątek. Kurde, i ta bitwa jest na tylu poziomach zrealizowana, bo wiesz, że jeszcze nie nadeśli ci od Viktora cały czas, yy. ich jeszcze nie ma, ale masz atak Noxus, yy. no i Noxus to, wiadomo, to nie są cieniasy, to jest zaprawiony w boju naród, bardzo. Ta. I każdy tam element, tej, tego strzelania, tego momentu, kiedy Ambessa wychodzi na, 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 w tej masce, w zbroi, na tych, i widzisz, że ona jest absolutnym koksem. Ten motyw, kiedy Caitlin do niej strzela z tego hekstekowego działa i znowu runy jej przybocznego, no. które sama znowu zaczarowała, tam wzmocniła czy cokolwiek, zaczynają działać. Tak, to, to, są, to są fajne małe rzeczy, ten też ee, światotwórcze? Jak znowu mamy ten cały motyw, że ona je tam wiesz, do tego ognia wkłada, później wyjmuje, zakłada sobie. Wiesz, ale to trwa i trwa, nie? I mówię, kurwa, chcę wiedzieć, czym jest ta rzecz. Już wiem, bo sobie wygooglałem i wiem, że to jest przedmiot, który się pojawia w, w grze. W Magic, <laughs> tak, który no. Ale wiesz, yy, w ogóle takie małe świadectwórce rzeczy jak to, że jej przybocznego pochowali na stojąco. Tak. Lo, no, Noxus nie upadnie. Noxus powstanie, jak to mówi Darius. Chyba więc, racja, no. Więc fakt, że ich, że on musi na stojąco być pochowany. Bo oni nie padają, tak? Oni, oni muszą zostać cały czas, wiesz, w pozycji stojącej. To takie drobne rzeczy, ale, ale pamiętasz, że, go, że musieli go tak postawić. No to fakt. Tak. To jest super, znowu, taki, taka drobna rzecz. W czasie tej bitwy e, też świetnie działają te wszystkie drobne elementy, jak właśnie waj, która próbuje tam kogoś ewakuować. Potem jest w tej wieży ten Loris, który z tego działka próbuje strzelać do. No. Nie, to było bardzo dobre ułożenie też postaci na, na, na przestrzeni. Tak. Wiedziałeś, tak. kto gdzie jest, kto ma jakie zadanie tak. wytyków konania. Wiesz, to, to, było, to było lepiej zrobione niż Endgame, gdzie było tak momentami. Wiesz, Byle jak, gdzie każdy? Jeśli mam porównać do czegoś takiego wielkiego, gdzie wszystkie postacie tak. porówny, pojawiają na tej finałowej walce, nie, to w Endgame jednak. Tutaj rzucimy tą grupę, bo musi być, nie? Tutaj tą? Nie, tutaj każdy ma jakieś zadanie do zrobienia, nie? I na tej, ta przestrzeń była tak plastyczna. Nie? w każdym Cze momencie. Jak mieliśmy ten wątek, że e, ten e, Loris padnie i właśnie mieliśmy tego pianistę, który, który jest dosyć cheesy wątkiem, tak. ale a tutaj działał, nie? Bo widzieliśmy tak. całą jego drogę, jak on musi tam tak. dotrzeć. Jeszcze jak w ogóle jak tego typa martwego władowali naprzód do tego działa, żeby wyjebał. Tak, to potem. E, ale ale całe wszystko wcześniej co się dzieje. Masz tak. Masz y, tego Jasa, który próbuje rozbroić cały ten rdzeń hextechowy, nie? To oczywiście Wiktor potem pstryknięciem palców załatwia, ale Jace tego nie miał prawa wiedzieć. On próbuje rozbroić bombę de facto w tym czasie. Masz, yy, masz tych wojowników, zresztą, którzy, którzy, którzy nacierają, żółtodziobów, którzy walczą tam na ulicy. Moment, w którym Caitlin prowadzi ten swój specjalny oddział znowu, żeby, żeby tą bombę wrzucić. Ale też robią to, co robili wcześniej w Zaun, nie? Dokładnie, tak, ten, ten ta, sama, ta sama taktyka, gaz, tak. maski, nie? przejście. Ten motyw, w którym pojawia się ten kolos yy, na naładowany kemtekiem, bo w ogóle widzisz, że ci noksjańcy też dostali kemtek i są tak. nimi na, na próci i nieźle i to idzie. Ale nagle masz tego kolosa, który ciągnie, wszyscy wydaje się Wiktora, tak? W środku, w, te w tej kuli cały czas, że go, że go ciągnie ze sobą I masz, i masz cały ten wątek tego, 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 tego do gdzie, czy Wiktor dotrze do, yy, do, do he, re, tego Hexerdenia? I właśnie ten wątek, którym zauważasz tą śrubkę i jak tylko widzisz tą śrubkę, nasz kurwa, Madi. Jakby, no. nikt, kto inny? Kto inny w tym momencie? No, a to, e, I to też nie, nie mam problemu z tym, że, wiesz, przewidzieliśmy te rzeczy, bo to były no, dobre no, rozwiązania. Tak, tak. I to ten moment, jak ona dostaje kolbą, znowu Madi, która oczywiście okazuje się z Noxus, no wiesz, bum. I, I ten i no, trzeba przyznać, no, doktryny Noxus, Wizja, potęga i podstęp. To są trzy, na których stoi Noxus cały czas. Tak? Cztery, Noxus. cztery licząc Ambesy jeszcze. No jeszcze mówisz o tym poświęceniu, poświęceniu. Tak, to, to, które Ambesa dodała. No. Która akurat Isha e... zrobiła, nie ona była noksusowa bardzo. <laughs> tak, pod tym względem. Ale y, i masz ten, jak ona mówi do Caitlin, że y, tylko że było przyjemnie w sumie. Było przyjemnie, fajnie było. I dlatego, a to jest też tak zajebiście zagrane, bo ona mówi, że było przyjemnie i mówisz, O ty pindo, nie? Tak. Ale wtedy masz tą tarczę i jak jej odbija w twarzy, W ogóle ten moment, w jak fadie. ona właśnie idzie kambesą wiskończnym I jest ten strzał I moment, I uje, Mel, Mel jest super cool z tymi tarczami tutaj no. Jak ona odpala tą tarczę i to takie Pfff, pff, to, jest, to jest, w ogóle taki moment, że patrzysz i takie masz, Ło", stało się e, Cały pojedynek właśnie, cały pojedynek, pojedynek, to nie jest pojedynek, bo to jest 2 na 1 ale y, tutaj znowu wchodzę. Y, Mel, jestem przekonany, że w League of Legends, jak już ją dodadzą, bo teraz już na pewno ją dodadzą. Dodadzą, bo dostali cały pakiet mocy. Więc, wiesz, co jest pod którym guzikiem, z tego co używała w serialu? No ona będzie supportem, umówmy się. No tak, tak. Ona będzie supportem. Będzie tarcze robiła. Będzie tarcze i tak dalej. Idea w League of Legends, jak ktoś nie wie, jest taka, że na dolnej linii jest tak zwany Adi Carry, który jest zwykle strzelcem, właśnie. I on, I on na linii gra razem z supportem. Osoba, która go osłania. W jaki sposób. O, ciekawe, to jest strzelcem, a daje. kto będzie suportem pod niego. Masz, dosłownie, ja patrzę, o, support i Jadę Kerry walczył z Topleinerem. Nie, wiesz to, to, to jest fajne. Ja, mi się to podoba bardzo. nie? Nawet gry nie znam, a widzę te rozwiązania, nie? Tam Ile powierzchowniej jaką mam wiedzę? I to jest fajne, bo to ci nie rozbija narracji, nie, a jest nie. zajebisty puszczenie oka dla ludzi. Tak, ale wiesz, ale to jest zajebiste puszczenie oka dla postaci. Dla... Ludzi, dla fanów, którzy zaangażowali swój czas i znają te rozwiązania, nie? Tak. Ale to nie wpływa na narrację w taki sposób, że patrz, teraz się Gierka z tego robi. Nie, tak. nie to są dalej. Yy... Tak jak mówiłeś, przygarnięta, niejako nowa córka Caitlyn, którą Ambesa naprawdę miała w niej tak, jakieś tak. nadzieje, że ona będzie tą kim jest, no i Mel, mm. którą ona próbowała za Powiedz mi, Viktor atakuje laserem z tej swojej małej łapki pewnie w grze. O proszę cię, mój, mój, <laughs> znajomy, mój, znajomy, mój znajomy mainuje, mainował Wiktorę, jak to, graliśmy to. zawsze i ten przecinający laser, jak pojawiły się te drzwi i zaczął laser tak ciąć, to ja mówię, skill Wiktora. Bo ten laser to jest jego. No. Wiem, że też będzie rework, ale, ale laser Wiktora była zawsze jego główna umiejętność. No tak, Ja, pa w ja, ja, ja pamiętam, nowo. że o tej. Cały serial, ja jedno co z wiedziałem jest Wiktorem, że miał tą rączkę dodatkowo. I, I, już, i nie rzeczy laser, nie ją, robił no. Zawsze lata. To I jest jak super się rączka też pojawiła już, tą. No. Jego główna, główny skill. Więc yy, absolutnie. Yy, no, ale, ale jeszcze właśnie walka pomiędzy. Yy, to jest super pokazane, że pomimo tego, że masz Mel, która ma nowe umiejętności tarczy i. Kaitlin, która też nauczyła się walczyć, Ta Ambesa miota nimi jak śmieciami w tej walce. Jakby widzisz, że to. To, 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 nawet, to nie jest równa walka. To, to, to jest dwa na jeden i dwa to za mało. To też jest świetnie pokazane. Widzisz, jakby to nic nie ujmuje Ambesie w ten sposób, tak? Wiesz, że to jest kobieta, która całe życie walczyła. Może być znacznie starsza od nich. Ale, ale, ale to nie jest ten poziom. No, doświadczenie. Ale każdy ten moment, jak masz prób, różne próby ataku, i w, końcu, e, i w końcu ten motyw, w którym ona doda do Caitlyn te oko. No, potem Caitlyn traci te oko przez to. A ale ale to, to, to... jest bo Caitlyn e, robi to, czego jej nauczyłam Bessa: poświęcenie. Tak, poświęcenie. W Warta... stanie poświęcić oko i wyciągnąć ten nóż, żeby ściąć jej runy. No. I padają runy, i wchodzi czarne róża w tym momencie. I zajebiste. wchodzi, i lab, lab, lab. Ten moment, jak nagle się otacza i łapie w te łańcuchy, zaczyna ściskać. I, jak, jak mówiłeś, Ale wiesz, to, to jest takie że ona ją łapie i myślisz, okej, okay, Ambesa już będzie ich więźniem, nie? Tak. I masz ten moment nagle, wiesz kontynuację tego, jak się otwiera jeszcze jedna drzwi. No, i... I Mel wchodzi i, i masz ten, mówiłeś no. power move, tak, że no spoko, jakby tak, musiała powstrzymać Ambesę. ale ona przecież nie będzie z czarną różą. Dili, z, do, do zawierać. Tak, ale ona, ona w ogóle, ona mówi, bo Mel mówi, że przejrzałam Cię? To nie Finksy. wiem, czy ta, czy ta. Aż dobra, ale kim jest? Ja Tale Blank, dalej nie wiem, kim ona jest. I czy, co ona przejrzała? To wiemy, czy. Co? Bo ona mówi, nie, że to... przejrzałam Cię. Nie? To, bardziej, to bardziej ja rozumiem, że ona była właśnie. Ja, nie, ja, ja, to nie, ja nie uważam, że to jest jakiś dodatkowy element. Nie, bo ja myślałem, nie, 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 bo ja myślałem że po prostu to jest jakiś wiszący wątek, że ona się czegoś nie, dobie, nie o niej. Okay. Nie sądzę. Wydaje mi się, że to jest po prostu motyw, w którym ona stwierdziła, że zna, zna Twoje rozgrywki, tak? Bo jestem w stanie cię załatwić. Aha, dobra, dobra. Nie, bo myślałem, no, że to jest coś fabularnie nie, nie wiesz, LeBlanc jest postacią, która jest tricksterem, właśnie, tak? Robi iluzję, A to czekaj, to swoje, to ta, to ta, 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 ta shadow, coś tam, ta, to, ta, ta LeBlanc, to ona jest też grywalna tak? tak, tak, ona od okay, okay. samego początku. A to ja, bo myślałem, że to jest coś, co wymyślili, bo jej nie kojarzyłem zupełnie. Ona nie jest taka cienista. Ona cień tutaj to zrobili jako jej taką. A zbroję, e... jakąś coś takiego na pokaz, Ujuzję, nie? która ma ukrywać okay. jej prawdziwy wygląd. Ona, ma cały, ona cały czas się zmienia, tak? Zmienia, a, ok. To. Blank jest jak, jak jej główny art, to jak możecie zobaczyć, jak ona strzela z różdżki i z niej wybiega jej taka, i tak naprawdę to jest cień, a z, z niej wybiega. Kolejny, ona jest de lustra robi. Czekaj, to jest ta, ona, ona taka zwykła z jak Z Skimena albo Zła Królowa, czy coś takiego. O właśnie, takiego, coś, no. tak, coś, takiego, no. Okej, okay, tak, okej. Okay. Tak. No ale, ale ona jest tricksterką. I, A dobra, to czy, by to bym w nie poznał, to teraz ją kojarzy, szefowa, jak go zobaczyłem. Ruchu. Ale właśnie to, to, nie jest ważne. No nie, no nie jest istotne. No, no nie może jest, nawet, jest, To może nie być LeBlanc, tylko, pewnie jest, ale, ale nie musi być, to może być jakiś jej, inna osoba z czarnej róży. Bo istotne jest zupełnie co innego, istotne jest to, że Mel Yy, właśnie powiedziała to, że nie będzie grała w żadną z tych gier. Ona, ona i Mel robi to, co Jace powiedział. O, ona robi to, co zawsze Ambessa chciała, żeby robiła, nie? Żeby tak, przejęła ona inicjatywę. Nie, ona nie jest pasażerką. Ona <grym> wchodzi i robi fakie, yeah, ja decyduję. Tak, tak, I to jest, kurczę, te wątki tak zajebiście łączą tematycznie, bo idzie i odpowiada na to, co Jace jej mówił i to, co matka, nie? No i ten, ten ostatnie słowa, że ona jest wilczycą, to jest, yy, to jest co, jakby. Tak, to jest z lor akurat, ale jakby, no możesz zrozumieć, z czego to wynika? A jak jeszcze znasz lore dodatkowo i wiesz, jak istotne jest błogosławieństwo wilka dla Rodu Medarda, dla Ambessy konkretnie, to to jest jakby najwyższy zaszczyt, jaki mogła powiedzieć. To jest ten uznanie jej za najpotężniejsze i to jest. takie... Dariusz ma ten trailer, coś idzie napiedać z wilkami, nie? Tak? Znaczy, nie, a to jest to innego, jakby teledysk Ambessy. Taki teledysk okay. powstał i tam widzisz, jak ona. Ale z Dariusem ma... też kiedyś było coś, że oni dzieje. Dariusem jest po prostu. Bo Darius po prostu chodzi okay. jest koksem i tyle. Okay. W każdym razie właśnie masz to spotkanie między nimi ale chwilę wcześniej. Chwilę wcześniej, mamy tą jedną inną, 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 inną rzecz jeszcze. Czyli to, że ten pianista razem z pomocą Waj, tym nabiciem tego, jest w stanie rozwalić tą kulkę. I widzisz, że Ambesa. I to jest właśnie podstęp. Dywersja. I Ambesa. I ambesa. No ale, ale też świetne jest to, ja, ja uwielbiam ten wątek. Jest, wyraźnie, jak Ambesa ginie, nie? To wyraźnie masz pokazanie na tych yy, Noxian i tam żaden nie drgnie, żeby jej pomóc. No bo wszyscy są kontrolowani. Nie. A nie, nie nikt, jeszcze, nikt nie jest kontrolowany w tym momencie. Aha, no dobra, ale nie, nie przez to, że oni są odurzeni przez chętę. Nie. Tak, okay. Ci wszyscy Noxianie stoją tam. Ponieważ oni cały czas mają pewien, powiedzmy, kodeks wojownika i byłoby to zniesławieniem dla a, Ambesy, okay. gdyby się wtrącili. Okay, okay. Ona przyjęła okay. wyzwanie tych dwóch osób i teraz staje się sprawa między nimi a nią. Koniec. Okay, okay. I oni stoją i zwróć uwagę, że kiedy Mel się podnosi, to oni wszyscy podnoszą ręce na jej część. Bo teraz ona jest głową medarną. No tak, tak, tak. Oni nie byli kontrolowani. To po prostu nie, nie, nie. To została nie, 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 nie. Ja, ja, ja przyjęta. Nie, ja myślałem tak, bo ona wspomina o tym echem wcześniej, i myślałem, że oni są po prostu, wiesz, odurzeni, tylko wiesz, nastawieni na to, żeby się napierdalać, nie? Nie, że tak. na tego... I Oni wcześniej podnieśli tylko te proporcje Noxus, żeby te ich no tak, które biegły ich minęły, żeby bo wiadomo, byli tak dogadani mm. z Wiktorem, ale potem to nie jest kwestia. To jest kwestia po prostu tego, że czy no tak, tak. cenił sobie siłę. Ponad wszystko. Spoko, no. Mel pokona wygrała. Więc z ich perspektywy. Nieważne, że razem. Ambesa przyjęła to wyzwanie. Więc znowu, to jest świetny wątek. Um, przejdźmy na chwilę do Wiktora i Jace'a. Właśnie mówię, pojawia się ten laser, wchodzi ten Wiktor, widzę tą, 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 tą działkę, tą rączkę, która jest zawsze charakterystyczna w jego... E, to był jego item oddzielny, który on ma w grze. E, ale ten moment, jak on robi też swój power move i widzisz, jak ten Jace, biedny, wyciąga te wszystkie, wyłącza to wszystko, tak. on kręci, kręci i one wszystkie... Nie, nie ma o czym mówić. Dam, tak w ogóle to, 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 to też mi się podoba, jak ludzie nienawidzili Jace'a po poprzednim odcinku, że Jace jest absolutnie najgorszy i jak zajebiście rozpracowuje to właśnie przez te flashbacki najpierw, a później przez to, że Jace zawsze tak, przez tę rozmowę i że zawsze za wszelką cenę chce uratować wszystkich, nie? Tak, Jace Jay, on... też jest kapitanem Ameryką w tak, tym totalnie. momencie. No tylko Jace jest w stanie przekroczyć granicę, żeby być. Tak, tak, ten... ale tak, ale wiesz też to zrobił, bo obiecał, nie? Tak. Cała, cała, cała ta ich rozmowa, ten motyw, że on widzi w nim cały czas, yy, że, że pewnie jest w nim coś ludzkiego i Jace wie, że jest w nim coś ludzkiego. To nie jest tak, że Jace zakłada. Mm. Jace wie. <noise> bo Jako jedyny, prawda? Yy, ale, ale wie, że nie może tego zrobić od tak, nie może mu powiedzieć tego. Jakby to, to nie jest coś, co możesz od tak sobie mu powiedzieć, i to dojdzie, bo, bo wiadomo, że dojdzie do czegoś. Wiktor na razie uważa, że tak, że to jest jedyny sposób na zatrzymanie Wiktor musiał jak tam powiedzieć, zawsze musiał się naprawiać. Z tego co Wiktora. i uwielbiam fakt, że widzisz po Wiktorze jedną rzecz. On nie odciął swoich emocji. On próbuje odciąć swoje emocje, ale ja uważam, że w rozmowie z Jason, że kilka razy udziela się jeszcze cały czas takie emocjonalne właśnie podejście Wiktora do całej sprawy. On nie zabił sobie tego człowieczeństwa, co wiemy znowu z przyszłości później. Kiedy jest mu smutno z tego powodu. Tak, w ogóle wiesz, co, też fajnie wizualnie zrobili, bo on miał tą taką pełną maskę w grze nie. W tej podstawowej wersji, tak. Wiktor. A tu mu zrobili tom, że masz twarz Wiktora z zamkniętymi oczami i na nią masz nałożoną tą twarz robota z tymi otwartymi oczami i tymi no, świecącymi. No, nie, roboczymi. ale ta, ta, ona jest tak rozłożona ta twarz. Rozłożona, tak, że masz to rozbicie na On dwa. Ale Warku będzie teraz tak wyglądał. Nie no, na pewno, to, to 100%, nie, ale wiesz, ale masz to właśnie to rozbicie na dwa? Ale masz te zamknięte oczy, nie? Tak. Wiktor jest uśpiony, ten prawdziwy tak. Wiktor, a jest ten robot, nie? Na pierwszym planie. To jest super zrobione. Potem jak się zaczyna cała akcja, w której Wiktor od. Pala, na początku jest ten motyw, kiedy Wiktor e, właściwie pstryka palcami i prawie wszystko się kończy, bo jeszcze chwilę wcześniej mamy. E, bo to jeszcze właśnie, cofnijmy się, bo zaraz dojdziemy do tego, ale przejdźmy jeszcze do, do akcji, kiedy e, Jinx wchodzi. <laughs> Najlepsza <w sieczą>. akcja. <laughs> jak ten motyw, jak, jak, jak odpalają się głośniki siedzisz, wiesz, że wiedziałeś, że to się stanie, no. ale czekałeś kiedy. Ale nie, że z takim pierdolnięciem, nie? <laughs> pierdolnięciem z tym balonem, zawsze chciała polecieć za Pelinem. No, to prawda. Może jeszcze teraz to nie zapali, ale blisko. Właśnie Eko, który wychodzi i wylatuje na desce z tymi swoimi że, Może zapelin jeszcze się poleci, pojawił. Ale, 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 ale Eko, który wylatuje na tej desce z ziomkami, nie? Jezu, to jest tak dobrze zanimowane, jak mamy tych ziomków, którzy robią te wszystkie sztuczki w powietrzu, wiesz, omijają wszystko i tą Jinx, która napierdala w tle. Jinx, która wow. napierdala w tle. Moment, w którym on przelatuje przez, przez środek. Moment, w którym... Ten Warwick wbija tam i skacze na, na Balon Jinx. Kiedy Eko jednym tylko kiwnięciem głowy pokazuje dla waj, żeby przebiegła na drugą stronę. Widzisz ten gest taki drobny, nie? I waj, która wyskakuje do niego na tą deskę. Waj, która używa jakby odrzutów swoich rękawic, żeby się jeszcze przyspieszyć, żeby lecieć. A to są w ogóle to, że oni się poruszają cały czas, używając tych swoich umiejętności. Waj cały czas właśnie przyspiesza na tych rękawicach, ale mamy jinx, kurwa lata na tym miniganie. Tak! W później, tak. później jest to że latać na miniganie. Ale, ale, ale to, ten cały montek eko, nie? Który właśnie nam skacze w każdą stronę. I, i masz tak, w ogóle ten... jak wiesz, jak, jak mamy tą wajkę, skacze i mamy tą deskę, która się, wiesz, powiększa, żeby zrobić miejsce. Tak, on naciska guzik i no. robi tak, gdzieś nogą naciska. W ogóle, to jest tak trójwymiarowo zrobione w każdym, w każdym miejscu. Nie, ja dlatego mówię, przestrzenne, pro, projekt przestrzenny jest genialny, nie? I o tym ale. twórcy animacji często ale... zapominają, żebyś wiesz, Mało wszystko było tak jasno przedstawione. Mało tego, jak już wszystko, jak już moment, że to wszystko pierdolnęło, jak już musieli, nie mieli wyboru, bo wszyscy ludzie zaczęli być przejmowani i Warwick trzymał Waj, która też zaczęła być przejmowana i nie mając wyboru skręcili sterem, żeby się rozbić w tę wieżę. No to tak. Jak oni tam trafiają yy, i nagle to się, wszystko się rozsypuje i ta grawitacja się zmienia. I sam fakt, że ta wieża, wiesz, jest idealnie nad rdzeniem Hextechu. Heks, I to jak nagle Jace i Victor zaczynają lecieć, znowu Victor, który ma tę swoją moc, a Jace, który... jest I to, że on korzysta z niego jako jetpacka, to też jest nagle takie what no. the fuck. Ale to jest zajebiste, jak oni się ścigają Prawka. na tych... Na ty, 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 masz, masz długości gości, cały czas lecą. To też jest... Moment, w którym o, o, w tym czasie Waj i Jinx, które cały czas walczą z Warwickiem, ale one latają w powietrzu, nie mogą się złapać. Więc Warwick skacze i się odbija. Waj mm. używa tych odrzutów, a tak jak mówisz, Jinx, która znowu fani gry muszą kochać to, bo Jinx ma w grze z jednej strony właśnie ten karabin, który jest z jednej strony karabinem, a tutaj rakietnicą z tym twarzą tego rekina. Tak. I no, dosłownie to ma, nie? Strzela z tego migana odwraca go. A wiesz, ale War, Warwick odbija tą rakietę. W ogóle Warwick jest pokazana jak to już taka czysta siła zniszczenia, i one tak, są tak. przerażone, bo tak. i Iwaj, która się musi bronić tymi swoimi rękawicami, tak. a ona robi ten swój atak, gdzie wiesz, leży na niej i ona pierwsza. Mamy tak. e, właśnie e, Jinx, która też jest. Jinx jest przerażona w tym momencie. Tak, bo wiesz, tak jak mówiłem wcześniej, że Jinx, która się pojawiła w tym finale, to jest zespolenie Jinx i Powder, nie? Tak, tak. tak ona się z... pogodziła, ona pogodziła te dwie strony, nie? I ona tak. jest no, inną osobą już, nie? I tak. ona reaguje, reaguje jak inna osoba, nie? Reagowała jak powder, ale mamy, mamy ten motyw, gdzie ona naprawdę widać pierwsze przejażenie. Bo wcześniej Jinx, jak była w tych sytuacjach, to wtedy, kiedy powder przebijała, to ona. Ona chciała się... umrzeć. Tak, ona ale, ale, umrzeć mieli, ale mieli, mieliśmy momenty, kiedy się przebijała powder, nie? I mm. Widzieliśmy, że ona może być wystraszona, nie? Ale ona tutaj praktycznie przez całą walkę jest na tym, że musi walczyć ze swoim ojcem. Ej, ale jeszcze jedna. Moment, kiedy one wlatują w tą wieżę, się podnoszą, echo jest jeszcze nieprzytomny. I one się ustawiają plecami do siebie i, i mówią, I to, to jest. Taki, takie domknięcie tego momentu, kiedy one zawsze były przeciwko sobie. Tak. Całe se, dwa sezony były przeciwko sobie po, po pierwszym akcie pierwszego i ten moment, w którym one stają plecami, i ta Dream, która mówi, że I'm always with you, nie? Z, zawsze mm. jestem przy tobie, tak naprawdę. Nie? To było takie. W ogóle też, jak Wander na nich skacze i mamy to, że jedna mówi Wander, druga Tato. Nie ja wiem, fuck. I ja mówię, Ale... dlatego, dlatego kurczę, jak ktoś mówi, że yy, Jinx powinna umrzeć w poprzednim sezonie, albo na początku tego. I ja mówię, fuck, it, no. To było podsumowanie. Moment, w którym one stają do siebie plecami, gotowe do walki, wspierając się, to jest coś, co musiało się wydarzyć i co jest tym. Nie, nie spodziewaliśmy się, że na, na etapie, gdy kończysz pierwszy sezon, że do, do czegoś takiego jeszcze może dojść. Kiedy Jinx odpala tę rakietę wcale rady. Ale że dotarliśmy do tego miejsca, I, i w pełni to jest zasłużone, że one teraz walczą ramię w ramię. Absolutnie mega. Z że potem... to wynika, szczególnie dlatego, że ten sezon, tutaj była potrzebna właśnie Jinx po to, żeby pokazać, że ona jest postacią skrzywdzoną psychicznie, która hmm. wiesz, ona nie jest po prostu zwariowała, nie? Psychopatka, A. którą można otrzelić i pójdziemy dalej z fabułą, że postacie będą na tym ugrywać coś. Ona, ta po... dzieciaka głupio popełniła pewien straszny błąd i. I, i, i od dziecka była świadomą, że wymordowała swoich przyjaciół. Tak, tak. I wiemy, że też, i co, z czego e, V miała świadomość, że jej reakcja wtedy była bardzo nieodpowiednia, bo to ona też w swoim tak. stopniu zniszczyła wtedy swoją siostrę, nie? Tak. Ten moment, w którym e, oni wal, walczą i nagle między nimi przelatuje Jace i Victor. Zresztą ja jest to wszystko w tym samym miejscu, wiesz. Jak masz te, te tak, tą linię tak, tak. I oni po prostu nagle przelatują koło nich Uwielbiam to Kiedy oni wlatują na szczyt tej wieży I widzisz wtedy, że Te mechy rozpieprzyły wszystkich One, Z nimi nie dało się walczyć Ta scena ci świetnie ustawi Czasami tak jest, że wiesz, pojawia się ten pierwszy I on wszystko roznosi, ale potem nagle jak jest ich horda To są dziwnie słabsze ma, ma... Często filmy tak robią yy, Te, Arkane to nie poszło z tymi mechami nie było żadnej walki. Żadnej. One tam się wspinały po tym tym i jak do kogoś do, docierały to po prostu go łapały i przemieniały. I koniec. Tam nie, by, nie było żadnego oporu. I ten moment, że widzisz wszystkich. Widzisz Caitlyn, Mel, do wszystkich to dociera i nagle, i nagle zdajesz sobie sprawę... Że jednej osoby nie ma. Czy to jeszcze nie to. Tak, właśnie Jason, nie? Jest J, no nie, 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 nie? Eko to później, ale najpierw, najpierw Jace. A, tak. Nie, tak. Jace, który klęka z tym młotem dokładnie tak. w tym samym miejscu, i myślisz, shit, to poszło dokładnie tą samą drogą. Jace nic nie zmienił w ten sposób, no. nie? Jakby, to, to jest najlepsze, że dochodzisz do tego miejsca i on jest idealnie klęczy w tym samym Chyba miejscu z tym z, samym z tym młotem, młotem. Z tym samym Dokładnie tą samą wersją, nie? To, która była przekazywana, nie? I tak. zdajesz sobie sprawę, i tak jak powiedział Eko na samym początku, i co time loop. Tak, to jest, to jest cały czas pętla, w której Jayś dociera do tego momentu, resetujemy to, i Jayś znowu dociera do tego momentu, i tak cały czas, tak. i nic nie zmienia. Ale czas jest ustawiony jest w miejscu. I teraz jest to zajebisty bo o tym, że potrzebowaliśmy jednej rzeczy, która tutaj nie pasuje, <grych> która jest tą zmienną. Która jest który zmienną. nie może przewidzieć robot, który przewidzi wszystko. Tak, nie? bo jest y, anomalią czasową. Tak. Czyli Wejście znowu Eko, kiedy, kiedy nie, wszyscy tam wszyscy zostali dorwani, ale jest jedna osoba, która jest poza zasięgiem na tę chwilę Wiktora, bo nie wziął go pod uwagę, bo jest anomalią czasową. I, I moment, jak on wlatuje na desce, łapie ten swój miecz z gry jeszcze. Już to jest tam jakaś część tego e, Zepelina, który się rozwalił. Tak, tam a to jest miecz. dokładnie, dokładnie to jest jego miecz. E, I znowu te, te znowu. Jak ludzie byli spragnieni tego, żeby Eko wcześniej użył swojej umiejętności cofania w czasie, której nie miał, to ten sezon to oddaje z nawiązku, bo znowu to jego lecenie i nagle dolatuje do Wiktora i nagle ten robot go przechwytuje. Tak. I brrr, A to jest zawiesiście tak, w zmianym tempie pokazane. Nie? I w tak. ogóle to jest też. Ja uwielbiam to, jak i w, i w grze i tutaj w Arkane, Działa tego jego cofanie w czasie, które jest tak fuj ryzykowne, bo tak. to nie jest tak, że on sobie wiesz coś naciśnie, czy coś przy tak. ręce, on musi pociągnąć za ten sznurek. Tak. Może go nie dosięgnąć, a jak go nie dosięgnie, straci te 4 sekundy. Tak, tak. jak było jest tutaj, ten, nie? Jest ten moment, w którym on jest, to jest za... najbardziej, to jest tak przerażający moment, jak on próbuje pociągnąć za ten sznurek, i tak. cofa już go do momentu, który nic tak, nie znaje. Tak, najpierw mu wypada, wiesz, próbujesz tak. złapać ten tak. sznurek i on mu tam, wiesz, się od, odsuwa no z i, i on wie, że stałyśmy te 4 sekundy. Tak. I później jak, cofa, jak, znowu, jak, cofa. cofa no. i, I już tylko cały czas już cofa go w takim miejscu, w którym to już nic no. nie daje. To jest tak przerażający moment. I właśnie, i to jest moment, który wszystko miało już pójść dokładnie tą samą linią. I wtedy Eko robi e, overcharge. Czyli ten o. jeden moment, w którym on przeładowuje swoje urządzenie i rzuca nim Victoria. I to jest ten taki Cofa, ale więcej, ale wiemy, że to powoduje jakąś kompletną anomalię. No tak, tak, bo, no, to, bo to jest ta rzecz, której tu nie powinno być, bo jej tak. nigdy nie było. To jest to rzecz innego tak. czasu, nie tak, jest innej przestrzeni. To jest rzecz, która nie miała, nie miała się tu znaleźć. Jak mówi dosłownie Wiktor, będzie to urządzenie. Ono nie powinno istnieć. No. Tak? W tej pętli go nigdy nie było. Tak, tak. No cóż, fajnie, że właśnie, że ja kogo poświęca, nie? że ten, ten, ten tak. sprzęt, żeby no, zrobił to, co zrobił. I to i w ogóle to jest tak symboliczne, że mamy to, wiesz, wyrwę, Wiktorze, która pokazuje. Jako człowieczeństwo, które przebija przez. I zastanawiasz się, czy przebija człowieczeństwo, a może lekko cofnęło go w czasie w pewien sposób. A no tak, tak. No. Rozumiesz. Tak, tak, tak. W pewien sposób no. Wiktor został cofnięty do pewnego innego momentu, w którym jeszcze wiesz, w taki może nawet bardziej symboliczny sposób, mhm. ale, 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 ale działa, w którym właśnie. I, te, i, i, I kurde, i ta cała przemowa, kiedy Jace mówi do niego po prostu, że, że wiesz, że ty zawsze chciałeś naprawić, nie? Yy, kalectwo, jakby, chorobę, wszystko co miałeś, nie? I on do niego mówi, że kurde, że ty nigdy nie byłeś ułomny, że właśnie gdyby to wszystko co miałeś, to że byłeś tak genialny, że to wszystko spowodowało mm -hmm. to, że. Że, że, że byłeś kim byłeś. I znowu, ta, ta, i, to, i to, tak jak mówisz, mamy wielkie, metafizyczne koncepty filozoficzne latanie w jakimś y, astralnej przestrzeni z ludźmi powiązani wszyscy z tymi nitkami, i tak dalej, a to się sprowadza tylko do tego, że Jace mówi, że co chcesz. A Jace mówi: Ja tylko chcę mojego dawnego partnera odzyskać. Tak, tak że jest, jestem z tobą do końca, nie? Jak mu daje ten kamień? Kurde, i to przytulas ten wcześniej. Ja mówię, nie, wcześniej jak oni na końcu głowami się tak, tak dotykają. Tak, 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 na tak na ale, ale wcześniej było, że on go złapał, nie? Że, wie, że tak, tak. No, jest, no. to ta, jest to takie rozbicie kompletnie tego cyber Viktora i włum, i pojawienie no. się. I znowu, to jest coś takiego... Ludzie z gry mogli, o nie, tutaj wiesz, w lore przecież Viktor nie ma emocji, on powoli robi Glorious Evolution. Ta historia nie była o tym. Ta historia była właśnie o człowieczeństwie. no, to jest, to jest właśnie ciekawa datacja, nie? To da, dalej zrobił Glorious Evolution i zrozumiał, że no, chuj. Ją. Ale zrozumiał no, tak, Że jak dojdziesz do końca Glorious Evolution, no to, to co dalej? Tak, jeżeli mówisz, bo, dobrań, ale wszystko do perfekcji, to co dalej. To jest ten motyw, w którym mówimy, że Journey is the destination, że nasza, że właśnie sensem życia nie jest osiągnięcie perfekcji, tylko dążenie do niej. Tak, tak. Nie to jest. To jest, to jest, tak, to jest sens. tak. To nie jest, wiesz, to to... To nie liczy się cel podróży, tylko przyjaciele, podróż. który poznaje po przyjaciele, po drodze. Po drodze. <laughs> Dokładnie. To jest to pełni, jest pełni za, za, załączone tutaj. No. Nie, ale to jest, to jest, to jest, uwielbiam. uwielbiam to właśnie tą, to filozoficzne podsumowanie, bo ten wątek jest bardzo dobrze dopięty. I bardzo fajnie te tematy porusza, nie? Bo no właśnie to, nie? że Ja też miałem takie, jak sobie myślę. No tak, to, to jest najlepsze w społeczeństwie, że próbujesz szukać odpowiedzi. Próbujesz tak. się cały czas rozbijać, dążyć gdzieś, nie? Bo jak już dojdziesz do tego, to jest tak jak z pracą. nie, Jak już dojdziesz, że jesteś zajbisty w tym, co robisz i dojdziesz do tego całego pułapu wyższego, nie? Najwyższego, to najczęściej jest tak, że po prostu zaczynasz wegetować i chcesz to zmienić. Szukasz czegoś nowego, nie? Tak. To tutaj on miał dokładnie to samo. Wiktor osiągnął w pracy to najwyższe stanowisko, tak. nie? Tak. I nagle. Kurwa, robię cały czas to samo i będę musiał robić ja, to samo, nie muszę mieć nowego. Poczułem, wiesz, samotność dosłownie poczuł. Tak. tak. Tym wszystkim, ten bez emocji istota nagle poczuła no. samotność w tym wszystkim. Kiedy okazało się, że kiedy wszystko jest perfekcyjne, to nie ma miejsca na różnorodność. Tak, tak. A kiedy nie ma różnorodności, to tak naprawdę nic się niczym nie różni, więc jesteś sam. Tak, ja w ogóle jestem, jestem wielkim fanem Harry'ego Lloyda, który podkłada głos Wiktorowi. Oh, Kurwa, ten akcent to jest, jest taki świetnie. fetysz, ja tylko czekam, kiedy on będzie gadał, nie? I ja mogę wtedy, wiesz, o, vibe totalny, odpływać. w ogóle cały design właśnie, nie tylko Wiktora, ale tych właśnie robotów, mechów w tej przyszłości, kiedy już się zaczęło trochę sypać lekko i zmieniać, mm -hmm. ale jednocześnie... A tutaj, Ale wiesz, w ogóle, czyste... to, 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 to jest zajbiste symboliczne, bo one miały, wiesz, te puste głowy na przykład, tak. że tam już, to były skorupy, które zostały tak. po ludziach, nie? Tak. Już jakby ta cała jaźń. Czym, czym niby były zbiór tych wszystkich jaźni? On mówi, że byliśmy jednością. Ale czym on jest, jeżeli wyrugujesz z tego emocje. No. Czym no, to się co, różni co, co, wszystko, tak? Tak, no, wiesz, co co, co jest najpiękniejsze, że jesteśmy indywidualnymi jednostkami, nie? Tak. Każda myśli, każda interpretuje rzeczy. Tak. Je, je, jak robisz tego jedność, która w dodatku jest pozbawiona emocji, no to. No. To nie ma tego, jakby to, nie, to nic nam nie zostaje, co by czyniło jakąś różnorodność. A Wiktor właśnie odkrył, że, że bez tej różnorodności jakby to nie ma sensu wszystko. No, fajniej subiektywnie niż fajnie obiektywnie. No dokładnie. To do rzeczy. Dotarł do tego, że obiektywność się. No. On, on dotarł, obiektywnie osiągnął perfekcję i to było do dupy no i, i właśnie masz ten motyw ich zniknięcia mnie trochę zastanowiło, że Warwick się jeszcze podniósł, bo wiesz te wszystkie ma lalki padły przestały się ruszać, ale Warwick nie, Warwick się jeszcze podniósł. Można to tłumaczyć tym jako, jakąś tą krwią regeneratywną, której on sincht uh, używał też. Wiesz, na... to mogło być też tak, że to się podniósł właśnie Warwick. Ale ta już czysta dzicz, bestia. Ta czysta dzicz, tak, bo wiemy, wiemy jak wyglądało w jego głowie, w głowie Wandera tak. i jak żył Warwick tam, nie? Więc mi się wydaje, że to po prostu jeszcze ta wola życia tej bestii jeszcze tak. stała, nie? Bo wiemy, tak. że Wandera tam nie mogło być, Wandera wspomnienia, dlatego I... zostaliśmy na scenę No tyle to samo poświęcenie Jinx to jest coś takiego... No to, no takie... to, to, to w finale dla mnie to było naj... to w sumie najsłabsze. Tak. Ale, ale chwilę wcześniej, ta przebitka, kiedy Waj yy, klęczy nad Leżącym, wydaje się martwym Warwickiem, i masz przebitkę jak dziewczynka Waj klęczy nad umierającym Wanderem, i widzi, że Waj rozpacza, bo musi to drugi raz przeżywać. Ona no. ma w tym momencie pełny flashback, i jest dokładnie w tym momencie tą małą dziewczynką, której tata właśnie umiera w ramionach. Przypominam, że to jest, jej ojciec ubiera trzeci raz w tym momencie. Trzeci czwarty, raz, tak. czwarty, chyba nawet. Czekaj, bo najpierw Umar Wander, później Umar Wander jako ten bestia, tak. Później umarł Wander jako, pierwszy raz jako Warwick z Iszą. teraz umiera czwarty raz, dobrze liczę? Kinda, jeżeli, to, jeżeli liczysz to, umar, że on No tak, ale, ale ona widziała to jako tak, śmierć, tak. nie? Tak, Cztery razy ojca straciła. No. życiu swojego to pięć! Jeżeli swojego to pięć. Gorzej się nie da. Ja pierdolę. No i masz która masz Spada, ale no to, to akurat jest takie... No wiemy. Tak, tak, tak wiesz, co, ja, to, to było tak, że Wander się już nawet nie musiał podnosić. To by nawet działało, jakby na przykład e, Jinx po prostu wiesz, się z nim pożegnała i oddaliła. Też by było cheesy, ale. Nie, a to poświęcenie, szczególnie, ja, ja że ja wiemy. uważam, że on się nie musiał podnosić. To, to jest takie. Tam już było zamknięcie, wiesz, to umieranie właśnie Wandera po raz czwarty. On, może on się nie musiał dużo. podnosić, a jeżeli chciałeś zrobić motyw, w którym. Jinx w jakiś sposób spada i jej los jest nieznany, to przypomnę, że te platformy się zawalały już. Właśnie Jinx krzyczała do Waj, żeby się szybko stamtąd mm -hmm. zawinęła, bo bo wiesz, bo się zaraz to wszystko zawali. Można no. było zrobić, że Waj sparaliżowało. Nie, no, wiesz, Waj na przykład coś jej na nogę upadło, czy coś ona ją wyciągnęła, ale sama nie zderzyła i już jest... cokolwiek. Nie, lepiej. Waj jest sparaliżowana, widząc leży, leżącego. Al Wandera martwego, nie? I ma dosłownie to PTSD, które widzimy, ale to ją paraliżuje na taki sposób, że nie jest w stanie się ruszyć, pomimo no wszystkiego, tak, co się tak. gdzie I wtedy można byłoby zrobić wątek, w którym Jinx musi w jakiś sposób zainterweniować, w taki sposób, tak, że... Tak, ale... tak, i podejmuje, wiesz, też swoją decyzję, tak, nie? To, i... to nie jest i... tak, że ta decyzja jest wymuszona tym, że pojawił się Warwick. Tak, by... tylko ona, ona to... widzi swoją siostrę, która jest rozwalona emocjonalnie. Tak, żeby to się ona na niej opierało. Była rozwalona emocjonalnie i jej siostra jej nie pomogła. Tak, to by było super, jakby właśnie tylko na nich to się oparło już tak. na końcu, że to była ich scena, nie? Bo tak. mówię, no czwarty raz tego ja, ja mówię, Van dodawać. A on nie był potrzebny już. No, zupełnie. To, to był jeden błąd. No, to była ich scena. Szczególnie, że wiemy, że to poświęcenie, no, kinda... To była fejkowa śmierć, jak cholera. Jak ktoś, no, jak ktoś się nie domyśla, że była fejkowa śmierć, to mamy, najpierw mamy Caitlyn, która przegląda, przegląda e... budowę całego tego Wentylacji, i widzi wyjścia... Obok Widzi... niej leży rozwalony ale wiesz, granat e, Jinx. Tak, wiemy Potem, oczywiście, ale wiesz, ale nawet te zbliżenia, nie, że tutaj kanał wentylacyjny. Jak tak, gniezda wojny. Tak. Pamiętasz, jak Luxie Walker spadał. Jak idzie... Cepelin, który odlatuje daleko od Piltower. E, jeden, jeden sposób żeby zasygnalizować, że nie ma już hextech bram i muszą wrócić do tra tradycyjnych podróży, już nie ma teleportacji po świecie. Mhm. A druga rzecz, którą on symbolizuje, to ktoś, kto chciał zawsze polecieć Cepelinem. Tak. I jeszcze, żeby było tego mało, <laughs> ostatnia klatka tego, <laughs> <laughs> ostatnia klatka tego, tego e, odcinka to są te. Przepisy, które są Nie ma z tym problemu, nie? Bo tutaj. Nie, Jinx ja nie, nie musiała zupełnie ginąć. Nie? To było no niedosłyszalone poświęcenie zresztą. Ale też ale ta cała historia była o tym, że Jinx nie musi umierać. Nie? Tak, że tak. Jinx może przeżyć. Ona na to zasłużyła, żeby przeżyć na końcu. I, i jak ktoś się zastanawia, jak przypomnę, że Jinx jeszcze nie wzmocniona przez. Chemtek, który ją kompletnie zmutował od Sinchta, przeżyła dosłownie wys wysadzenie się bombą na moście, kiedy Eko ją powalił. I wtedy Sylko zaniósł ją do Sinchta i Sincz ją wzmocnił chemtekiem. Myślę, że byłaby w stanie jakoś pr 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 przeżyć ten granat. No... Też ten wybuch kolorowy, to mógł być <śmówić> granat ten z tymi kolorowymi, a nie nawet wybuchowy, cokolwiek, cokolwiek. Ona, mówię, ona zasłużyła na to, żeby żyć, nie? Tak. Ona te miała już, ona popełniła w tym odcinku, czy poprzednim z pięć, sześć razy samobójstwo, nie? O jej już wystarczy tego, tak. nie? Ona tak. na to zasłużyła, więc ja się bardzo cieszę, że Jinx żyje najprawdopodobniej. Tak. Z kolejnych podsumowań mamy oczywiście w ogóle ten moment, w którym e, ludzie te kartki, na których są imiona poległych. I każdy, który dokłada swoje imię, i widzisz eko, który siedzi dokładnie w tym samym miejscu, miejscu, w którym miał tą swoją, powiedzmy, pierwszą randkę i trzyma tą jedną karteczkę w ręku, nie? I no. to jest takie, to jest wracamy do końca pierwszego sezonu e, i think what could have been. Tak? To jest ten eko, który siedzi i, i dosłownie, nie? To mogło się zdać. Ale, 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 ale już już się nie stało. Nie, I z nie, tych podsumowań też jest fantastyczny moment. Mój ulubiony z tych podsumowań chyba jak Sewika zasiada w radzie. My girl Sewika. Sewika w radzie jest absolutnie <grym> mega i ten chłop z nie chyba też tam siedzi. Chyba, chyba też. Chociaż nie, oni go chyba nie, nie pamiętam czego pokazać, bo wiesz, że wcześniej o, był o, z dzieckiem. O, o jak tam... palili ten, jak palili papiery to kontem... go pokazali z dzieckiem. Bo na pewno tam A... jest trochę osób z i trochę spiltowe, żeby to wyrównać. Chyba tak, tak, ale wiem, że no, ale pokazali se w nie i masz, to jest takie fuck yes. Masz Mel, która no. wraca do Noxus jako tak. głowa Medardę z tego. Ja, ja, dla raz dojdę do tego, dlaczego myślę, że kolejny, kolejny projekt prawdopodobnie Noxus. Mogę się mylić, ale najwięcej no. podwalin pod to jest. No. Um, też ten taki spokojny moment przy w domu z Caitlyn, Nick Fury i Waj. I, i ten taki to jest to taki jeden moment, który. który to jedno, ten jedno szczęśliwe zakończenie, nie? Które, które, które chcieliśmy zobaczyć. To jak też to Jinx mówi, Waj, ty zasługujesz na to, żeby z nią być i mieć szczęśliwe zakończenie w tym wszystkim. I masz ten jeden moment ty, ty, tych dwóch postaci, które straciły w cholerę, ale Mam mają to. Ale mają ten szczęśliwe zakończenie no. ze sobą, nie? I że, że po prostu. To, to, to jest takie, Siedzisz, i myślisz, należało się. No. To, był ten, to był zasłużony jak najbardziej. Tak, właśnie tej, ja, ja się właśnie cieszę, że tutaj nie było tego zalewu, wiesz, trupu. Smutnych i, rzeczy, tak. Ta, 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 takich, no wiesz, też. No, no, nie jedno było smutne, no bo ten. E, Lori e, Loris nie, no, więc no, to było strasznie smutne. No też no, nie wiemy, co się stało z Wiktorem i z Jasonem, nie? No, zaraz dojdziemy do tych właśnie e, otwartych, e, bo to jakby tutaj na tym, na tym kończymy, bo mamy te wszystkie podsumowania. Ale teraz isteregi i teasery, i co może być dalej, więc tak. Pierwsza rzecz, możecie zastanowić jeżeli że nie znacie lore, Bo jest kilka takich lorowych rzeczy, które możecie nie wiedzieć. Pierwsza rzecz, to widzimy wreszcie Oriany. Widzimy Sinczta, który no tak, reanimował ja wiem, swoją córkę, baletnica, i widzimy Mecha. I jak, jak, z jak z gry wygląda dokładnie? No, baletni baletnica, robot i tak dalej, nie? więc widzimy Oriany. To jest jedna rzecz, yy, dalej. Yy, yy, Zamel porusza się cały czas taka, taki kruk. I e, wiele osób mogłoby zakładać, że to jest ktoś z czarnej róży. Że to jest jakiś szpieg. I ten kruk siada, i w pewnym momencie, jak siada, otwierały mu się jeszcze Trzy, tak? To jest Swain. Trzy. To jest postać, to jest w, jeden z triumviratu e, Noxus, władz, no, władcy Noxus. Mm, on jest wizją, Darius jest potęgą, mówiłem. I, I Nameless One, nie wiadomo kto do końca jest e, podstępem. O kurde, I... jaki z kurwy syn, Dracula? Swain jest. Ja uwielbiam Swaina. Swain jest naprawdę świetną, złożoną postacią. To jest ten gość, którego jeżeli zrobią Noxus, to jest ten gość, który jest bezwzględny, no bo musi być, żeby Noxus rządzić, ale jednocześnie ma zasady yy, i jest cholernie inteligentny. To jest ten taki trochę. Sherlock Holmes, ale taki trochę wiesz, z zacięciem do walki. To jest to, gość. To, 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 to trochę Gerald i trochę Lucy Malfoy z tego co widzę. To jest gość, który obalił yy, władzę w Noxus, yy, zdobywając, zdobywając specjalnego demona, którego sobie podporządkował po prostu. Dlatego on ma jedną rękę, bo on ma odciętą jedną rękę i odtworzył ją sobie demonem. I on teraz cały czas kontroluje tego demona i stąd ma moce. Jego yy, obalił władzę Noxus, która była skorumpowana i była marionetkami czarnej róży właśnie. Ale jednocześnie i gość, gość jest na tyle świadomy, że wie, że kiedyś ten demon może przejąć nad nim kontrolę. A on nie pragnie władzy. On pragnie zaprowadzić porządek. I celowo nie chce być władcą. Mógłby być władcą, mógł przejąć, robić, yy, wiesz, przewrót i zasiąść na, na szczycie Noxus. Ale on tego nie robi. On tworzy triumvirat, żeby trzy osoby się zawsze balansowały. I on jest jednym, Darius drugim i Nameless kolejnym. I Dariusa też bierze. Czemu? Bo Darius jest gościem, któremu w ogóle nie zależy na chwale, na y, bogactwie, na sławie, na niczym. Darius chce tylko, żeby Noxus było i, i wizja Noxus się spełniła. Ta, w której zresztą Ambessa mówi o tym w, w pewnym momencie w y, odcinku, że w Noxus na polu walki wszyscy są równi. W Noxus nie ma królów, w Noxus nie ma wyższej klasy, rządzącej i tak dalej. Noxus, jeżeli jesteś w stanie być, wiesz, nie tylko wojownikiem, ale generałem, strategiem, kimś z tych trzech jakby elementów, które stanowią Noxus, reprezentować, to jesteś, to, to, to przez twoje czyny jesteś określany, a nie przez urodzenie, mhm. majątność tego typu rzeczy. I bez o tym mówi. I Swayne jest w ogóle świetną postawioną, na przykład wynajął Jedną z, jedną z najpotężniejszych zabójczyń, Katarinę z y, Noxus, y, wynajął, żeby była y, na siebie zlecenie dał. Że jeśli kiedykolwiek demon zacząłby go przejmować, to ona ma go natychmiast zabić. Okej, okay, wow. Mówię, to jest naprawdę super postać, absolutnie. I jego symbolem i to, co mu towarzyszy zawsze, są sześciokie kruki. Więc e, mało tego, jego głównym celem jest zniszczenie czarnej róży. Wykorzenienie jej z NOxus, żeby nie mogła tam pociągać za sznurki. Przynajmniej według Loru, który do tej pory jest. Więc e, znowu, to jest coś takiego, że jak nie znasz loru, to nie wyłapiesz, no ale to jest histeria na końcu, tak? To jest po to, żeby ludzie sprawdzili, o co chodziło z, trój z tymi dodatkowymi oczyma na Kruku. E, co mi mówi, że jest duża szansa, że właśnie to będzie kolejny projekt. Masz, masz Mel, którą mógłbyś wtedy przenieść, która y, jest ustanowioną postacią i teraz ma, musi się odnaleźć, wracając do Noxus, jako głowa rodu medardy. Masz Czarną Różę ustanowioną jako jakieś zagrożenie, które gdzieś tam cały czas jest. Y, no i masz już co nieco o Noxus. Wiemy trochę o ich kulturze przez Ambesę. Ambesa zginęła, ale, ale wiemy już coś więcej o Noxus. Więc dla mnie nowy projekt no, o Noxus byłby oczywistym wyborem. Stuprocentowo, bo tutaj najwięcej rzeczy, które podali. Pod NOxus, nie? Tak, wszystko się składa po to, żeby tak. dalej kontynuować. Tam też byłby zresztą ciekawy wątek dwóch braci, z kolei, czyli Dariusa i Dravena, którzy są zupełnie innego rodzaju, mają, e, mają relacje niż Jinx i Waj. To, to jest zupełnie co innego. Oni dalej są w sojuszu, tylko jeden jest poważny, honorowy, oddany ojczyźnie i tak dalej, a drugi jest gladiatorem na arenie, który cały czas chce, żeby tłum mu wiwatował. Okay. Jest takim, że się ciągle popisuje, i to jest gość, który cały czas szukał nowego sposobu, żeby bardziej. To jest taki trochę Goromajima, Majima. To jest też taki gość, który cały czas szukał sposobu, żeby być coraz bardziej ekstrem, ale taki, żeby się po prostu nie nudzić. I w końcu zaczął być chłop... jego broń główna, to on zrzuca toporami, które jak bumerangi do niego wracają, więc musi je złapać, tak żeby mu nie odcięły ręki. Kurde, i <laughs> tam wampira mają. W tym on napisku, jest, Wladimir jest, jest z, Wladimir, z, Wladimir, z Czarnej nie. Róży. Aha, okej. Okay. A to jest Full Dracula już. To jest Wladimir, to jest, to jest Full Dracula. Nazywa się Wladimir, więc, <coughs> więc patrzcie. i czekaj, tam jest, tam jest ten Klet, ja Kleda pamiętam. On jeździ na czymś, nie? To jest taki ten z, 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 z Harveydigera rasy, nie? Tak, Jordle. Jordla, tak. Je, tak jest tak. Klet, to jest taki, on jest, on jest takim generałem na, na polu walki, takim. Wiesz, takim skurwysynem generalnie, taki zabójczy jordl, twardziel. Kurde, musimy musimy kiedyś zrobić ten materiał o, o tych postaciach, bo to, one są fascynujące pod względem designu i tak. tego, tego, co możesz o nich myśleć, nie znając gry. nie? O właśnie, on na taki kurwa nie to już 3 6 lata. jaka jest ja duża, która tak <laughs> rozkłada <laughs> ten. <laughs> ten <laughs> kurde, on, nie, to jest no, przerażające. Noxus no, no, ma no. rewelacyjne postacie, a mało tego, yy, jak masz Sinchta i zakładamy, że jednak. Skoro na końcu pojawia się Orianna, to, to oni nie chcą tego stwierdzić, o zostawmy to. Mhm. A znowu w loże Singed jest gościem, który wynalazł dla Noxus, to prawda chronologicznie to jest trochę inaczej, ale whatever, da się to zrobić. E, wynalazł dla Noxus e, broń chemiczną, którą oni zrzucili na państwo nazywać Ionia. czyli państwo, gdzie jest skąd jest Yasuo, e, Ari, e, czyli czyli samuraj, e, lisica o dziewięciu ogonach. Ninja tam Lisi, są... się pamiętam, znam, bo ona jest w zespole muzycznym. Tak, k, jest k, też w Ruined King, Kejda, Kejda, tak? Jest w Ruined King. Tak A, tak, tak, jest. tak. Ona jest. A to, to zespół z, z tego, z Ruined King znam. Tam wiem, że jest Yasuo, super samuraj, ma zajebiste miecze. No. Jest ten super e, kurde e, 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 zabójca. Pike Pyke jest zajebisty. Jest e, Ilori, ta która leczy. Ilaoi. Ilaoi, Kapłanka -ka -ka krakena. Ilaoi. Tak, ja Pomyliłem chyba z tym z... z Lowy to się może mówić, ale... Tak, tak, ale wiem, wiem, która, wiem, która to jest. Nie, to tam jest super. W ogóle takie, takie bym projekt też zobaczył. Kurde, mogliby sobie zekranizować Ruined King po prostu. moglibyś albo po prostu użyć właśnie tego pirackiego motywu, bo tam też Bilgewater to jest to państwo piratów, yy, w który, którym rządzi Miss Fortune. Yy, I też zrobić cały wątek z kolei wokół piratów, bo też ich nie brakuje. Spike jest Gangplank, to jest taki zły pirat który, go, który ma kosę zawsze z y, Misfortune, która, którą chciała, wiesz, ona go chciała odstrzelić i tak dalej. Jest masa miejsc. Ale cały czas myślę, że Noxus będzie tym kolejnym projektem. Tym bardziej, że właśnie raz, że możesz tam cały czas wrzucić Cinchta z Orianą, dwa, zatizowali Swayna, trzy, cały czas mówili o trzech filarach Noxus którym jest Darius nie, z Noxus, jeszcze z jeszcze. tego był absolutnie najwięcej nie, no to jest... La Blanc, która tam jest z no czarnej to jest, róży, jakby. to jest to samograj i ja myślę, że oni i, 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 dla, i znajomą postać możesz zostawić Mel, no. jeżeli ludzie chcą wiedzieć, kogoś znajomego widzieć twarz, to Mel, która jest Noksianką i teraz rusza do Noxus, nie? No na, inne najbardziej postaci też, inne postacie też możesz w jakiś sposób wkręcić, nie? że na pewno to nie ale nie będziesz... wiesz nie chcesz chcesz jednak postać chcesz taki, to nie ma być Arcane 2. Nie. Tak, tak, tak. No, w sumie raz. Więc, racja, więc tak, myślę, że tak, poza tak, mel nie. Nie, dlatego i zniszczyć ten też, Zorianą, nie potrzebujesz nikogo więcej. W sumie racja, dlatego też pewnie wyrugowali Jasona na jakiś czas, żeby go tam tak nie myślę, nie dawać. Tak no. myślę. Wiesz, waj spokojnie sobie, dajmy, niech ona pożyje sobie Caitlyn, niech ma trochę szczęścia. No. Jinx mogła polecić gdziekolwiek, niekoniecznie do Noxus. Możemy ją zobaczyć później. Ale wiesz, dopiero. Jinx, jest, Jinx jest to jest zajebisty w ogóle motyw, że ona może absolutnie wszędzie polecieć i tak. mieć przygodę gdziekolwiek z piratami. Nie? Z piratami, albo nie, wiem, tego Brauma może spotkać. Do Freliordu na zimowe no. tereny po Ale czemu nie, ale wiesz Jinx, Jinx tak działa. Nie? Wiesz, Jinx to jest ten moment. Do. To jest ten moment, kiedy Jinx, tak jak już mówiłem, ona jest z tym połączeniem Jinx i powder, i ona teraz może cały świat odkrywać w końcu. Ona już nie siedzi tak. w tym, nie siedzi już w Zaun, stąd tak. się wyrwała. Wiesz może. Może być wszędzie, to jest super. Ja bym okay. jeszcze o Eko coś zobaczył. Chciałbym zobaczyć jak on zmienia Zaun i, i jak działa. Na razie myślę, że go też zostawił w spokoju, jednak miał No dużo. tak, ale ja, by, ja bym chciał, bo ja wiesz co, gra, grałem w tą convergence cały czas gram. Tak. I tam, tam, tam jest tam są historie, które możesz jeszcze opowiedzieć. Tak, ale, ale mówię, myślę, że, że właśnie najlepiej, żeby nie zrobić, bo jednak wiesz, jak masz postacie, na pewno będzie Swain, więc, bo już go zatizowali. Więc Swain będzie ważną postacią. Myślę, że nie zrezygnują z Dariusa, skoro mamy trzy filary. Noxus, to myślę, że Darius będzie istotną postacią. M nie muszą tego robić, ale Darius ma brata Dravena, więc to już jest kolejna postać, którą. Tak, tak. Którą tak masz obok. To, mnie, mnie też ciekawi, na ile oni to projekt na przykład rozbiją. Znaczy, wiesz, ile się pojawi teraz w produkcji po Arkane, tak. Bo Arkane tak. był jednak taką zbitką, która ci miała dużo postaci wprowadzić. Tak. Nie? Znaczy, to dalej było ograniczone, nie, nie znam, 160 czepionów czy coś, ale, ale dalej. To był taki. To była antologia wprowadzania pos postaci. Nie? Tak. Żeby, znaczy, żeby dużo postaci się pojawiło. A teraz, jak na przykład rozbiją to na Noxus, to też będzie fabuła jednak. Dla konkretnej grupy widzów, nie? To nie będzie, wiesz o co mi chodzi, to nie będzie tak rozbite dla tak. wszystkich jak Arcade. I mi się wydaje, że oni będą właśnie próbowali w różnych widzów uderzyć i no, różne studia mogą pracować mel, w tym Mel dlatego jest świetnym nośnikiem jako osoba, która naturalnie tam pasuje. Tak, jednocześnie... tak, tak, ale wiesz, ale jednak Noxus cię nastawia na konkretny typ historii, nie? I mnie ciekawi, czy zrobią coś na przykład lżejszego obok tego? Właśnie coś z, z piratami G, które gdzieś tam jest, Aratami. albo czy. Z... Mi się, mi się wydaje, że właśnie Ruined King to był samograj, żeby zrobić Takiego. oddzielną no historię wiesz, przygodową. No też no, no ale jeszcze mówię, jeżeli zrobią Noxus inwazję na Ionie, to jednocześnie przechodzisz do całego tego duchowej krainy ninji, samurajów, yy, tych właśnie, yy, nie pamiętam jak się ta rasa... Ari nazywała, I, ty, i, i różnych tych postaci, które tam są. No Możesz w tą stronę pójść wtedy i masz znowu takie odbicie na coś innego. No tak, ale robić to... wesołą historię z piratami właśnie, gdzieś tam na morzu, z właśnie Miss Fortune i tak dalej. Wiesz, Może... ja, ja bym chciał jakąś przygodówkę, bo tak mówi że wiesz, się pojawią samuraje, ale mają być zbombardowani, nie? Tak, to... gazem. No, to właśnie, więc... no właśnie, to ja bym... Oskar, ja bym chciał, żeby to było przygodowe jednak no, to, no to z kolei można uderzyć wtedy we Freljord, E, I lodowe te tereny, gdzie y, rządzi królowa Aż, y, łuczniczka lodowa, y, ze swoim mężem, który jest konanym barbarzyńcą Trindamer. Wielki chłop się. z ogromnym mieczem. Y, I masz tam różne plemiona, masz takich ludzi, których się. Wszyscy boją, że jak do nich się zbliżysz, to się zapierdolą po prostu. Takie jeżdzikie to, 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 które mają to, 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 boga niedźwiedzia w Olibera, którego czczą Nie, to, to jest super. Jak, jak tam masz te właśnie te takie plusza, pluszaki, puszaki, co biegają, co by się Poro. sprzedawało za bazki. Poro, No, te co biegają, co brał mnie kocha. Tak, tak, tak. To, to masz. Ten świat jest tak rozległy i tam jest tyle jeszcze a, miejsca, żeby go rozwinąć. Jak wprowadzasz Brauma, to generalnie to jest postać, która po 5 sekundach wszyscy lidowie go kochają. No. Ale a, wiesz, <laughs> i znowu, jego może Ruined King. Może w sposób zrobić, A. tak. No, bo był tam. Możliwości jest masa, aczkolwiek mówię, jeżeli miałbym teraz no. postawić na jeden projekt, to bym powiedział Noxus. Nie, myślę, że Noxus na 100%, bo tu jest za dużo rzeczy, było no, Za dużo już podłożyli pod tak. to. No nie no, tego kruka na koniec pokazali, że wiadomo, ale i drugie myślę, że to będzie po prostu Jinx w jakimś miejscu, która próbuje no poznać trochę życia, nie? No tak. no. Jest jeszcze oczywiście, mogliby jeszcze w inną stronę pójść, bo Medarda z kolei Root. Ambesy jest bardzo powiązany z krainą, która nazywa się Shurima. To z kolei idziemy w bardziej egipsko-faraonowie pustynie, bo pustynie bandyci tam. Jest tam w ogóle pradawny król Azir, który wygląda jak rat trochę. <ścoughs> I tak dalej. Masz, masz z kolei takie, taką właśnie w tą stronę klimat, nie? Gdzieś można o Wojd zahaczyć. Jak już bardzo chcesz kiedyś jakieś Lovecraftowskie z kolei elementy uderzyć. Wtedy Kajsę wprowadzą. Wiem, Moją co mogliby postać. wiem, co mogliby zrobić e, luźnego. Najbardziej, nie, nie da się nic bardziej luźnego zrobić. E, dać animację w jakimś takim bardziej przyjaznym stylu i zrobić opowieści z Bundle City. Bundle City to jest e, ojczyzna Jordlów. Tam same jordle mieszkają. <laughs> Jakby, 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 jeżeli chcesz zrobić coś mega milusi plusi, co jest przeciwieństwem gazowania samurajów, to generalnie robisz opowieści z Bundle City i masz wesołe jordle, które odpierdalają różne rzeczy. Polecam materiał wszystkim, jest taki filmik krótki na YouTubie, animacja Riotu, e, coś tam nie zadzierać z jordlami, czy coś takiego. Tak, 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 jest, jest. Bo tam jest z kolei tych dwóch na łowców nagród, Twisted Fate, który wygląda jak Gambit, co kartami rzuca. I Graves, jego ziomek taki, usnęli mu cygaro, bo nie mógł mieć. Wcześniej miał cygaro i ma taką, taką dwururę, z którą biegają. A ja, ja Gravesa są... znam. I oni są łowcami nagród i tam jest motyw, że łapią Jordle. I to się nie kończy dla nich dobrze, <grytanie> Więc mówię, spokojnie możesz w tą stronę pójść. Więc, jest, jeszcze jest cała wyspa nieumarłych, tam gdzie Ruined King rządzi, nie? Więc jakby we wszystkie strony, ale jest mówię, opowieści z Bundle City, jest nawet taka mała gierka. Gdzie się gra urdlami w Bundle City i się sadzi roślinki, buduje mostki między nimi i tak dalej. No tam jest najsłodsza postać ever, czyli Timo. E, ktoś, na, ludzie na pewno widzieli czapki Timo, e, Ej, zielona Timo, czapka, tak. z kularkami. Z to jest ten e, zwiadowca, który stawia grzybki wybuchowe wszędzie dookoła, które jak ludzie wchodzą, to wybuchają. <laughs> więc e, więc Timo jest e, Absolutnie. Ludzie się śmieją, no, że jest że... to... No? to możemy mieć, mieć tak Ta gra ma sto... 160 krywalnych postaci. Tak, to... to mogą robić bardzo dużo rzeczy, szczególnie że będą przez lata następne będziemy dostawać rzeczy związane z logem. Ja bo zastanawiam za... Co dobrze Arkan bo wiem, że wiele osób zakłada, że będziemy teraz czekać dłużej niż na drugi sezon z między pierwszym, ale ja nie byłbym taki przekonany. Nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że oni już nad kolejnym projektem pracowali od jakiegoś czasu. Mm -hmm. Już na etapie wywiadów 6 miesięcy temu pamiętam jak ten twórca, który nie pamiętam jak on się nazywa, który mówił w wywiadzie, że oni że nie może mówić o innych projektach i tak dalej, ale już tam jest coś co chcą opowiedzieć bardzo. Pamiętajcie, że napisanie scenariusza i cały element też wojska castingu i tak dalej, on na przykład mówił, że Jinx z głosu szukali dwa lata. Tylko, że szukając głosu Jinx, dwa lata yy, mieli bardzo konkretne ramy. To był eksperyment. Drugi sezon mógł być bardzo drogim serialem, bo miał taką oglądalność. Ale Netflix, który na pewno chce rozwijać franczyzę tak popularną, nie zdziwiłbym się, gdyby sypnęli im znacznie więcej pieniędzy nie tylko na drugi sezon, ale już po sukcesie pierwszego sezonu od razu sypnęliby im tyle pieniędzy, żeby mogli je równolegle rozwijać inne projekty. To absolutnie bym nie Nie, zdziwiło. Tam już tam już gotują, wiesz, Lady Cook. To jest przez yy, dwa yy, kiedy bo premier Arkane był 2021, nie? Wydaje mi Trzy się. Lat temu że... było chyba premiera, nie? 2021, tak. Tak, to, to dobrze pamiętam. To Myślę, że nie O tym, jak był lat, sukces tak, pierwszego sezonu, tam już zapierdalają w tym momencie nad kilkoma tak, projektami. Tak różnica polega na tym, że yy, właśnie pierwszy sezon był eksperymentem. Oni dostali prawdopodobnie y, taki, do, takie dofinansowanie na drugi sezon, po tym, jak pierwszy okazał się być niesamowitym hitem. Y, więc ale drugi. Już, już był robiony na, na bazie całej tej kasy, całego tego fejmu, który zebrało w tym czacie. Więc plus, yy, to robi francuskie studio animacyjne. Ale animacje robisz w innym czasie. Jak W momencie, w którym, w którym ludzie już tworzą animację, a ty skończyłeś scenariusz i na przykład skończyłeś casting, tu zresztą nie trzeba było robić wielkiego castingu, bo już casting był z pierwszego sezonu w dużej mierze zrobiony. Yy, ludzie, którzy robią scenariusz i, i casting. Mogli spokojnie się już tym zająć. W międzyczasie mogła powstawać animacja do drugiego sezonu storyboardy mogły powstawać i tak dalej. Wiele rzeczy może powstawać równolegle, bo nie muszą nad tym non stop pracować tak, te tak, same czy, osoby. Tak, wiesz, mi się wydaje, że tu też będą szli w tą stronę, żeby to dalej było wizualnie zajebiste, ale będą, wiesz, inne studia, inne style, inne style animacji, styl animacji tak. Tak. Mogą na przykład właśnie Noxus pójść dalej tym stylem, który mają tutaj, ale jeśli chcą zrobić kompletnie inną historię, czy to będzie Bundle City, czy piracką, czy coś takiego, mogą pomyśleć o innym stylu animacji w tym momencie. Tak, I, tak. I inne studio to może robić wtedy animacyjne i wtedy mogą, mogą robić dwa studia naraz. Czy coś takiego, więc ja bym się nie przejmował tym, że będziemy musieli czekać aż trzy lata do kolejnego, kolejnej produkcji. No, nie, no i dlatego też wydaje mi się, że intencjonalnie chcieli zamknąć projekt Arkane na tych dwóch sezonach, żeby tak. ustawić podwaliny pod inne rzeczy i teraz się bawić tym światem, nie? A, A ja chcę, chcę, żeby to było zróżnicowane, nie? Ja na przykład, jak kocham Arkane, to mnie, żeby wszystkie. Kolejne projekty szły dokładnie drogą arkejn, nie? Że wygląda jak Arkanie, żeby znowu parę nie. lat czekali na kolejny projekt. Jak chcę, żeby ten świat żył, nie? I żeby dać szansę jakimś fajnym studiom innym, które I mogą ci mają pomysły fajne na to, historie. absolutnie. Ale wiesz, ale żeby, żeby te studia dostawały tyle wolnej ręki na opowiadanie historii, co w tym przypadku, nie? Znaczy, okej, okay, twórcy będą cały czas ci sami, którzy będą czuwać nad tym, więc to, ale mówisz o, o animacji. Tak, 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 no ale wiesz, ale żeby, te, żeby ci twójcy, którzy już to robili, żeby dalej mieli tyle, tyle tak, wiesz, to, wolnego miejsca, no, bo wiemy, ważna, że to jest wielką to, franczyzą, nie? Ważne to, jaki to jest hit, no po raz kolejny, mamy sytuację, w którym, yy, w ogóle ludzie, którzy to, to robią, to też są ludzie, którzy robili, yy, muszę sprzątać, jak się nazywa główny, to dwóch gości robi przede wszystkim, yy, jak się nazywa showrunner, bo cały czas mówię, a, a zapominam. Arkane Show. Showrunner, Showrunner e, Christian Link i Alex Je. E, Christian Link e, to jest gość, który nie wiem co do, co do Alexa, albo możliwe, że też, ale to jest gość, który pracował dla Riotu. On, e, jego m, główny e, cinematic, do którego pisał e, scenariusz i który cały projektował, to było pojawienie się Jinx. Get Jinx, nie? To, bo jak było pytanie, dlaczego wybrał tę postać, on mówi, bo przy nich pracowałem, przy ich designie, przy ich tym, przy Jinx, przy Jasie, przy Viktorze, to są postacie, które on, mówi, że najlepiej zna, bo przy nich pracował, mm. więc y, to też jest gość, który bardzo, bardzo dobrze zna ten y, y, świat i tak dalej, bo jest gość, który jest z tym związany, ale przypomnijmy, że, i wiem, że wiele osób, które śledziło lore League of Legends, ma z tym problem, bo Riot teraz, widząc sukces Arcane, nadpisuje Lor. G gry wydarzeniami z Arkane. Co powoduje, że nagle, jeżeli ktoś bardzo lubił tę wersję Wiktora, no to ona została napisana naszym Arkane'owym Ar Wiktorem, tak? Jeżeli ktoś, widzę, że jest dużo rozmów o tym, że masz postać Camille, która ma na przykład hekstechowe serce jak to zrobić, jak hekstech wyłączono i tak dalej i wiesz, i on jest je płynny. Am am ale... Ambessa się dopiero co pojawiła jako postać. Ambessa się pojawiła i zginęła, nie? Ale y ja, ja to rozumiem y Natomiast po pierwsze to pokazali multiversum, tak jakby ktoś chciał myśleć. Gdzieś tam jest no, wasz, Wiktor. No. E, no, no, tak skórki działałem tak w LoLu, nie? Właśnie, to... dla jasności. E, w LoLu jakby multiversum istniało od dawna. Była od, oddzielna mała fabuła do y, k-popowych postaci. E, jest oddzielne, są cinematiki tego cyberpunkowego świata, gdzie wszyscy wyglądają jak Raiden z Metal Gira. E, więc jakby jest dosłownie... Y, te skórki już miały swoje małe narracje wcześniej, które były właśnie takimi Elswordami, nie? Natomiast jeśli chodzi o główną fabułę, ja powiem tak. Rozumiem cały czas to podejście, czysto nawet z punktu widzenia biznesowego. W League of Legends gra masa ludzi. Umówmy się, nawet jeżeli jest to głośna grupa, to League of Legends nie jest grą, w którą ludzie grają yy, dla fabuły. Z przyjemności. Z przyjemności. <laughs> ja też. Dla fabuły. Są ludzie, którzy się tym lore interesują i jak coś jest, to potrafią być głośni w internecie, bo małe grupy potrafią być bardzo głośne, jak chcą. Ale no, większość ludzi gra w League of Legends, która nie jest w grą fabularną, której lore nie jest istotny, jeżeli grasz w tą grę. I w momencie, w którym oni teraz mają Arkane, które jest zajebiście popularne, i jeszcze zawsze czas powstaje MMO tu, y y Biatyka zaraz wyjdzie kolejna i mają cały czas inne gry, to jeśli mieliby swój osobny lore i ktoś, kto... O, grałem w Arkane, może zobaczę co to te League of Legends, coś takiego. Zanim zostanie wyzwany od najgorszych i wszyscy będą mówili co jego rodzice robili z nim w nocy i tak dalej, to generalnie zanim dojdzie do tego miejsca, to jeszcze może sprawdzić. I jak będzie sprawdzał, to yy, idea tego, że... Wiesz, ta osoba przejdzie tutaj przez lore. I jak nagle się okaże, że ta, te postacie to nie są te postacie, które ktoś zna, to jeżeli ktoś przyszedł przez lore, to może się odbić. Więc w interesie trochę Riotu jest to, żeby ludzie, których żeby ludzie, których zachęciło Arkane, biorąc nie LoLa, ale jakąkolwiek z gier, bo oni jakby nie patrzeć robią coraz więcej, mhm. żeby czuli że to są te same postacie w tym samym świecie. Tak, tak, ale przecież to, to, jest, to jest też e, niesamowite, bo ja jestem wielkim fanem tego właśnie jak graję, ja działa ze swoimi markami, jak nie reklamuje, jak wiesz, wiesz... ja jestem osobą, która próbowała zagrać w LoL'a i to nie jest gra dla mnie, nie? Odbiłem się tego zupełnie, ale na przykład filmiki uwielbiam i ja gram w te gry, które są powszechne, bo ja grałem w tego, w, w, tego gram Convergence teraz. E, teraz sobie też zacząłem sprawdzać tego Mage Seekera, który też jest... Tak, 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 tak. I też jest, kurde, graficznie to jest zajebiste. Wiesz, jest pomysł na to. I, tak, tak, i to jest gra pode mnie, nie? Napierdalasz, fajnym chłopem. To i jest kolejna historia is... Dam Damacji. Tak, ale wiesz, ale to jest, to jest konkretnie historia na temat, wiesz, jakiejś części tego świata, którą możesz poznać w inny sposób niż przez Lola. I wydaje mi się, że dla Royota to jest bardzo ważne, ludzie... Stajlasa też przez komiksy Marvela można było poznać, które też były, wychodziły. To bo... może, ale wiesz, ale mówię o tym konkretnym, nie? Bo mnie przyciągnęło, że to jest, wiesz, fajna gra, ale przy okazji poznaje świat, nie? Tak samo jak było z Roaring nie? Ja nie jestem fanem turówek, ale i grafika, i sposób przedstawienia tego był na tyle zajebisty, że chciałem, wiesz, sobie w to pograć, nie? I poznać ten świat. Mało tego, i Radek, będziemy musieli to postreamować, bo ta ich biatyka wygląda jest... zajebiście jak pokazali teraz to z Jinx. Wow. Mało tego, to jest tak team, ale nie z trzema bohaterami, czego, bo ja nie lubię tak teamów, ale już Dobra. tylko z dwoma, co mogę ogarnąć, ale mało tego. Można grać w kopie. Rozumiesz? Możemy grać razem w tę grę i się słapować w czasie walki, ja gram jednym, czy drugim, i się słapować i wchodzić na, na zmianę do walki. Na pewno pogramy, kurczę, bo jak pokazali te rzeczy, jak to wygląda graficznie... Kurde, motyw kiedy o... Braum robi jakieś ulti i rzuca i masa tych poro leci, Przez przed siebie w ten... <grym>, Nie, Nie, to wyglądam. wygląda rewelacyjnie. No więc po raz kolejny, gdyby to był tylko LOL, to ja jeszcze rozumiem. Ale ponieważ oni jednak robią całą franczyzę gier, jeszcze jest TFT, y, y, Wild Rift to jest chyba ten yy, komórkowa, ta mobilna wersja no tak, tak, tak. Lola. Jest ta karcianka, która co prawda tam yy, miała swoje przejścia, ale, ale jeszcze cały Chucie czas. była istnieje, ta pla nie? platformówka z yy, Heimerem, nie? Tego nie kojarzę. Coś, Wiem, że jest. He coś tam, coś tam. Wiem, że jest yy, też taka z grafiką przypominającą trochę Stardew ale właśnie Bundle City yy, o Jordlach. nie? Więc, no, znowu oni tak mocno rozwijają to, Francesco, że nie dziwię się, że chcą mieć bardziej spójny lore. Oh, sorry, to co pokazują w Arkeniach oh, oh, he uh, okay. to, to jest Mechan. To jest ta, ta jedna z tego cyklu A League, A League of Legends story. Okay. I tam grasz właśnie Heimerem i, i... to jest po w, w ogóle z tego co słyszałem, to w League of Legends nie, 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 nie grałem od lat. Yy, od dwóch i pół roku nie grałem już chyba w League of Legends, więc tam się masa pozmieniała. Ale w kliencie League of Legends możesz odpalić sobie oddzielną grę, której z pierwszej osoby grasz w zon i rozwiązujesz bodajże jako Jinx jakieś, jakąś zagadkę w zon, Jako taką przygodówkę w kliencie okay. League of Legends. Tak słyszałem. Nie mówię, kurczę, to jest wiesz fajny sposób, żeby ludzi świat, nie? bo sa samym lolem nie przyciągniesz nowych, wiesz, fanów nie, świata, nie. Nie? nie? nie, bo Ob i te miejsce próg... mod było dawno temu. Tak, tak i plus wiesz próg wejścia jest strasznie wysoki. Plus no, te zachowania, które są Wiesz, ja słyszałem legendy o tym, je, jak, jak może wyglądać, wiesz, w LoLu. Ja tego nie doświadczyłem, bo ja grałem ja mało, Ja doświadczyłem ale... wiele razy. No, no, ale nie wiem, bardzo... Kiedyś opowiem. Tak, ale mi się bardzo właśnie podoba, jak się wokół tego... jakie rzeczy się dzieją, nie? No, bo ja czekam na te gry, które są, bo to, wiesz, tak? te wszystkie dodatkowe... Cały czas są... gdzieś tam to MMO powstaje. Tak, ale wiesz, to są tak zróżnicowane gatunki, że chcesz poznawać ten no świat, Jatyka, tak. Metroidwania y, Metroidvania bardziej. Tak. Joderpek, y -y to... bo właściwie Ru -y Ru -y Ruined King to joderpek, umówmy się. Stuprocentowy. MMO, karcianka, no kurde, oni naprawdę starają I, I co jest też bardzo lubię, to nie są triple gry. To są mniejsze gry, które często są świetne i one zwykle są z połowy tańsze. Mhm, tak, tak, tak. To są gry, które kosztują 120 zł czy coś takiego, a nie 350. Tak, ale wiesz, one cały czas są zajebiste jakościowo, nie? Co, zaje... Kurde, Ruined King mi się super grało. miał świetną, świetną, naprawdę, świetny voice acting. Świetną jedną walkę, którą lubiłem i tak dalej, nie, Convergence jest dalej świetnie zrobione i to są, to są tanie gry, które, o jeszcze jest songo w Nunu przecież, dla młodszego widza, tak. gdzie grasz we Freljordzie e, Nunu i Yetim, tym wielkim, z którym biega ta postać. No, w ogóle e, e, Riot się super dobrał z Netflixem, jeśli chodzi o to zróżnicowanie i próbę przyciągnięcia jak największej liczby odbiorców, przez to, że różne gatunki, różne style, mhm. nie, to jest, to jest <laughs> zajebiste połączenie. Na przykład, wyobrażasz sobie jakąś historię, na przykład, z animacji poklatkowej. Spokojnie. Zatrudniliby ludzi z tego, z lajki. Bo już chyba nie istnieje, prawda? Chyba. A, kurczę, teraz. Jest... Nie Taki wiem, czy to studio nie padło, ale. Mogło tak być, no, no. bo oni, oni niestety nie zarabiali. Nie zarabiali, no. no. Ale wiesz co, ale kurczę, możesz zrobić jakieś anime z Jasuo. Weź, weź, możesz... weź Triggera! Ej, Netflix, który już wyładował kasa Triggera przy Cyberpunku i zarobił totalnie ile się dało i możesz, był zrobić sukces. No. Tak, i możesz robić wtedy z Yasuo totalnie... Jasuo totalnie. niebieskiego jasuo. samuraja. Tylko z. No? Jasuo. <laughs> no. jest... I, 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 I tak jak y, James Gunn opowiadał, kiedy mówił o Christian Commandos, jednym z największych zalet tego wszystkiego jest to, że możesz pokazać wszystko, bo wielka bitwa. Będzie kosztowała cię tyle samo, co scena w kuchni. Tak, to jest prawda. Więc to jest piękna animacji, To, że możemy tak, dostać sobie. Tak, tak. no, no i to, ramier... też, to, to też podejście, które mówiłeś na początku, jak, ten, jak jeszcze byliśmy przy serialowym Arkane, no, że możesz się bawić w tą adaptacją, nie? I nie musisz. Się nie bawić, jesteś uwięziony tym lorem. Się, tak. Możesz. Jakby za, idą dalej. Zrobili Wiktora z jego Glorious Evolution ze wszystkim, co było, ale nie byli tym uwiązani, mogli zrobić coś więcej. Nie, nie wiesz, co, bo to, to, jest, to, to jest bardzo dobre podejście, że jeśli kurczę studio animacji zrobi ciekawsze rzeczy z tymi postaciami, niż są w grze, to hej, czemu sobie nie skorzystać, nie? Czemu mamy się. Wiesz, kurczowo Wie, trzymać tego, co wcześniej zrobiliśmy. I, I to, że nie boją się odstrzeliwać postaci. Możemy oczywiście dalej zakładać, że te postacie, które niby zginęły, czyli. Eee, Ambesa. A, nie, właśnie Ambesa jest trupem. Jakby Ambesa jest martwa. Jak ale ona tu, tam... będzie dalej w grze, o to mi chodzi. Będzie tak? dalej, chodzi mi o to, że możemy zastanawiać się, że co się stało z Wiktorem i Jace'em, że gdzieś się przenieśli. Heimerdinger może gdzieś się przeniósł, a nie zginął. Wiesz, możemy tak dopowiadać, ale na przykład Ambesa jest trupem. Jakby tutaj nie ma żadnych wątpliwości, tak? Wprowadzili ją tu, wprowadzili ją do gry i zabili ją tu. I jakby nie masz, nie masz wątpliwości, że Ambesa jest martwa. I tak. oni nie mają problemu z tym zabijaniem. Myślę, że Warwick jest już martwy ostatecznie, nie? jakby nie ma problemu z tym, żeby yy, żeby te postacie jednak odstrzeliwywać również co jednak też dodaje wiarygodności temu światu. Wiele ludzi narzekało na plot armory w, yy, właśnie w Arkane no to ostatni odcinek chyba udowodnił, że nie muszą one być. Tak, niektóre śmierci są niedopowiedziane yy, ale ale to dalej na tym etapie na, na tym etapie Y jeszcze mówię, Jason i Viktor, okej, okay, ale na tym etapie, z naszej perspektywy, Ambesa i na Heimer są martwi. No. Bo Heimer też wyparował, wiesz, przy działaniu Hextechu, tak jak Sky na przykład. Więc nie, nie, nie ma znowu takiego... Y I nie sądzę na przykład, żeby był moment, w którym nagle Heimerdingera wrócą. Ja uważam, że domknęli jego historię i tyle, nie? No. Tak samo Ambesa. Nie sądzę, żeby ją reanimowali, czy coś. Nie, ona dokończyła historię. To jest super. No. Dobra, to to jest nasze podsumowanie. Będziemy jeszcze na. bez schematu już bardzo niedługo, kiedy? W poniedziałek, wtorek? Nie, w poniedziałek. Jakoś tak, na, na, na żywo chyba. Nie, 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 w poniedziałek, wtorek. Nie, my będziemy na ogólnym podsumowaniu. Nie na podsumowaniu trzeciego filmu. Nie na podsumowaniu trzeciego filmu. Tak, tak? Tylko to nie. To jak tak, później. Pod, w pod koniec tygodnia będziemy jakoś. To będzie jakoś tak, później w tygodniu. Tak. Więc sobie będziemy z filmem gadać o całym serialu. Arkane, tu chcieliśmy byłem wszystkim o trzecim akcie, bo... Tak, to a to się wtedy, wtedy będziemy na żywo, z czatem, to zadawajcie I Trochę pytania, już odstąpniemy, bo, bo, bo na razie byliśmy, jesteśmy po trzecim akcie, nie mogliśmy rozmawiać o niczym innym niż trzecim tak, akcie. Tak, przed chwilą, przed chwilą, przy... <laughs> skończyliśmy oglądać praktycznie, przed Panie. nagraniem, nie? Dokładnie, więc jesteśmy cały czas jeszcze w środku tego. No ale, ale no, będziemy na pewno z, z wyczekiwaniem obserwować kolejne zapowiedzi. Myślę szczerze mówiąc, że... Zapowiedź kolejnego projektu usłyszymy już bardzo niedługo. Mhm. Myślę, że po nowym roku będziemy. Za... Niedługo po nowym roku już usłyszymy o kolejnym projekcie. Który już zaczną utizować, że powstaje. Tym bardziej, że wielu czy nie da się utrzymać w tajemnicy w pełni, więc. Zaczyna się jakaś cent. promocja. Stóp, tak jak było po pierwsze z no Kane okay, no od razu mieliśmy wiadomość, że hej, robimy następny. Czekajcie. Samo Arkane było zapowiedziane lata przed, przed powstaniem, no tak. ostatecznie. Pierwsze te testy te, 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 te animacji. Pamiętam pierwszą grafikę, gdzie stoi właśnie młodziutkie wała i powder jeszcze i patrzą na miasto. To już było wiele lat przed, więc to nie wiem. Dobra, dajcie znać, jak wam podeszły te. te... Jeżeli macie jakieś problemy z nimi, dajcie znać tam w komentarzach. Wiemy, że wiele osób było zawiedzionych tym finałem, niektórzy z powodu lore, niektórzy z powodu tempa, niektórzy z powodu przejścia na filozoficzne, metafizyczne kwestie, które były. Jakkolwiek się czujecie z tym, wasza opinia jest. Waszą opinią, a co o tym idzie, jest tak samo no, zasadna ja, ja, ja jak ja nasza. Jestem, ja jestem bardzo ciekaw, nie? bo właśnie też tak jak wcześniej było, jeśli chodziło o tę opinię, że właśnie dużo głosów się pojawiło o, o tą szybkość, czego wiesz, ja nie czułem i właśnie chcę no. się dowiedzieć, nie, jak, jak, jakie Wasze odczucia, bo co się podobało, co się nie podobało, wszystko, wszystko, piszcie. Dokładnie. Więc Wasza opinia jest zasadna, a my bardzo chętnie ją poznamy, więc dajcie znać nam o tym w komentarzach. No, i oczywiście zapraszamy do dalszego śledzenia napisów końcowych. Trzymajcie się. Pa. Chcieliśmy podziękować, jak zawsze, wszystkim naszym patronom za to, że nas wspieracie, a w szczególności naszym patronom Prime, do których zaliczają się Oldman Gary Oldman, Joanna Zdarzil, Maciej Rędzikowski, Adam Augustyniak, Szymon Orzekowski, Dawid Pyśk, Patryk Komisarek, Łukasz Jarczewski, Łukasz Stomporek, Michał Senger, Joanna Demska, Oskar Jakieła, Jakub Jamrus, Paweł Jankowski, Marek Wojtowicz. Ogóra kiszone pod wezwaniem Jacka Stachurskiego, Bartek Więcek, Radek Sawicki, Aleksander Jurek, Tomasz Kowalczyk, Aneta Pietroła i Solińska, Michał Zimnicki, Sylwia Czepizur, Beata Załoga, Michał Rokita i Tomek Skrzypkowski. Dziękujemy Wam serdecznie i będziemy dalej robić dla Was materiały.